Katolicki stream! Daję target! Ja jestem turbo. Dobra, panie, napierdalamy się. Za to, co mi zrobiłaś, zabiję. Blem. Mogłem to powiedzieć, ponieważ jeszcze nas nie było słychać. Teraz już nas słychać, a nawet chyba będzie zaraz widać. To my, dzień dobry, jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. To było za... O! Coś o śmierci żeńskiej, postaci żeńskiej, ale nie wiem. Posłychać. Kochanie, mi streama tutaj demonetyzują! Nie. No tak. No to to było. Hej, dzieci, chcecie? Hej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Wojen Klonów świat, przed ekran dziś zapraszam was. Myślę, że czołówka tej sesji brzmi inaczej. Na, 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 na. Myślę, że to bardziej jest... Plyn, podaj mi rękę w nieszczęściu. Nie, bardziej to będzie standardowo. Den, odetnij mi ręce. Dałbym sobie za to rękę uciąć i wiesz co? I teraz bym nie miał ręki. Flynn, podaj mi pomocną dłoń. Dobra. Wydaje mi się, że jesteśmy na etapie, w którym warto zrobić, by króciutkie w poprzednim odcinku. Aż... Oj, tak. Tak, troszeczkę z mojej winy nie graliśmy dosyć długo. I stąd moje w tym momencie posłuchajcie. Załoga bańca Eteru pod postacią Moki Fizzy, Dena Stala, Flina Tandro i IG-86 dotarliście w głąb sektora chatów na dziką planetę, która nazywa się Sakivvana. W większości pokryta dżunglą, górami, zaroślami ogólnie, ale mieszcząca poza wszelkimi dość duży pałac zamieszkany przez członka kartelu chatów, pana Hogaka. Ban Hogak jako chat jest liderem po prostu lepszego syndykatu. On ma swoich tutaj wykonawców, swoich osobistych łowców nagród, swoje przyzwyczajenia i swoje własne prawo, ponieważ chatowie są trochę na swoich własnych zasadach, w swoim własnym sektorze. Wy przybyliście tutaj do pałacu Bana Hogaka z intencji dowódcy piratów wieży Hammonda Berika, który wynajął was jako przemytników, żebyście w pierwszej chwili polecieli na Nabu i dokonali kradzieży stamecznego Muzeum Narodowego, kradzieży białej sukni ceremonialnej, w której występowała ongiś królowa Amidala z tego układu. A następnie po dostarczeniu sukni i zainkasowania za nią 40 tysięcy została wam złożona propozycja zainkasowania drugich 40 tysięcy kredytów, jeżeli dostarczycie do sektora chatów na Sakivvanę czerwony eksperymentalny myśliwiec MFT-7 nazwany Rapierem. Do pilnowania dostarczenia rapiera przez was do Sakivvany miał się zajmować jeden z członków pirackiej załogi Hammonda, konkretnie Miles Colton, szuja i kobieciarz, który nieudolnie przez cały rejs podrywał Moki, był strasznym sukinsynem, w pewnym momencie go chyba Den nawet otruł. Tak, tak było. Roboty. Nie, razem go otruliśmy. Ja to nie chwaląc się sprawił.
Tak. Podróżując z Milesem Coltonem, przekradając się po zewnętrznych rubieżach, unikając patroli zarówno republikańskich, jak i separatystycznych, po drodze udało się wam też ocalić podróżniczkę rasy Zeltron Milię Angar, która poprosiła, żebyście później, kiedy już skończycie wasze sprawy, dostarczyli ją do domu waszym Uberem Eteru. Ona została po prostu wami, przynajmniej jako chwilowy pasażer. Na Sakiwane przybyliście terminowo. Po błyskotliwych negocjacjach ze strony Moki, po których pan Hogak musiał uznać, że jest ona i wy przez to również profesjonalistami w waszym fachu przemytniczym, zostaliście poproszeni, a w zasadzie zaproszeni, by pozostać w pałacu, cieszyć się statusem gościa, uczestniczyć także w ceremonii ślubnej, która się tutaj odbędzie. Ceremonii zaślubin córki Ban Hogaka, Ban Kluany, dla której suknia i myśliwiec były prezentami. Po tym, jak zainkasowaliście jako drużyna od Hammonda Berika zapłatę za dostarczenie myśliwca, Hammond, jak pamiętamy, był troszeczkę w niełasce u Hogaka i cała ta eskapada z suknią myśliwcem miały na celu zmyć tą niełaskę Pata. Zapłacił wam oczywiście, mimo że podejrzewaliście go o najgorsze instynkty i o to, że was tam zastrzeli na tym parkingu. Den i Flynn już chyba sięgali powoli po broń, kiedy Moki przejmowała pieniądze. W każdym razie, zaraz po tym, jak weszliście z Hammondem i z Milesem Coltonem do sali tronowej Bana Hogaka, objawiła się wystrojona w suknię Ban Kluana. Przypomnijmy, Ban Kluana, chat rasy, chat proweniencji kobieta, co zresztą widać na tym, pożal się Boże, modelu, chociażby po tych skowyrnych cycochach. A mówili, że to homoafrodyty, czy coś tam jest? Chatowie? Nie, chatowie normalnie dzielą się na żeńskie i męskie osoby. Okej. Okay. Ślimaki są homoafrodytami, ale chatowie, mimo podobieństwa do ślimaków, normalnie dzielą się na męskie i żeńskie. Nie z tego, co wiem. W sensie Jabba Hutt jest niewątpliwie mężczyzną, a inny przykład kobiecego hata, czyli Gardulla, jest niewątpliwie kobietą. Okej, okay, no dobrze. Tak, Ban Kluana wkracza więc na scenę, domagając się atencji i w zasadzie, kiedy tylko zobaczyła was, a w zasadzie Flina, wybucha natychmiast wrzawa. Ban Kluana, gestykulując gorączkowo, zaczyna bardzo szybko mówić po hattyjsku. Żeby zrozumieć, o co jej chodzi, chciałbym od Moki, która jako jedyna chyba hattyjski rozumie, jako przemytniczka, uzyskać test edukacji na dwie fioletowe kostki. Ale zanim do tego przejdziemy, rzućcie proszę test przeznaczenia. Jakie to było W, nie? Tak, pojedyncze W. Ale smooth. Ale ładnie. Jestem dumny z siebie. Smooth, o, śpię teraz też. Like, o, yes, dobrze. Nie chodziło mi o rzuty, chodziło mi o twojego pięknego segwaya. Ty przejść do jednego. Jego segwaya? No, przejście pomiędzy narracją prosto do rzutu. To jest segway? Naprawdę to się tak nazywa? No, jak ładnie przechodzisz z tematu do tematu. Naprawdę? To ja taki niewykształcony, ja nie wiedziałem. Ja też nie. Ja myślałem, że to jest po prostu przejście z tematu do tematu, a tu się okazuje, że to jest segway, że to ma swoje własne słowo. Słuchajcie, to jest sekcja edukacyjna kanału Fileusa. Dzisiaj nauczyliście się, co to jest segway. I to nie jest to takie dziwne jeździdło z dwoma kółkami. Nie mylić z segwayem. Tak, właśnie, nie mylić z segwayem. Więc skoro mamy przeznaczenie ustalone, 6 białych punktów mocy i 1 czarny, chciałbym zobaczyć w takiej edukacji Moki na 2 fioletowe kostki. Moki wyedukowana, ze stresu się proszę o 1 punkt.
ponieważ bank Luana w bardzo szybkim hattyjskim, popartym gestykulacją tłumaczy, że docelowy pan młody uciekł, ale nic nie szkodzi, bo ten wąsaty się jej spodobał i tego poślubi. Tatusiu, zorganizuj. I w tym momencie widzimy, jak Moki wybucha śmiechem. Tak. Nie, wiesz co, Moki tak słucha, blednie, fiolet to wie, ja później czemnie, ja później macha. A później w sensie powstrzymuje się od śmiechu. Powstrzymujesz się od śmiechu. Znaczy ten pewnie myśli, że chodzi o wygląd sukni, że suknia podarta. Poprzyjmy to w takim razie jeszcze szybciutko testem kul, jak bardzo zachowasz zimną krew. Więc to w sumie ja też bym chciał, no bo w sumie ja podejrzewam, że Den też się powstrzymał od śmiechu, ale jak widział, że Moki zaczyna się chichrać, to okay, mnie też zaczyna. W takim razie możecie rzucić wszyscy, no bo chatka w podartej sukni ślubnej królowej Nabu, która jak pamiętamy, umówmy się, ta suknia jest dosyć skowyrna. Na dwie fioletowe? Tak, na dwie fioletowe. Okej. Okay. Axpil kompletnie wywalony z butów. IG chyba w zasadzie tylko dlatego, że jest droidem. Oni nas to zabiją. Więc wydaje mi się, że tylko doktor Den, który był lekarzem mafii, zachowuje jakąkolwiek zimną krew. Moki wybucha śmiechem. Axpil wybucha śmiechem, znaczy Flynn. IG, który jest droidem, nie śmieje się, ale gdyby się śmiał, to właśnie w tym momencie boki bolałyby go od zrywania. Ja tak trzy śmiechy później. No, trzy śmiechy później wszyscy na was patrzą. Wiesz, to w tym momencie, jak ja widzę, jak oni się chichrają, ja staram się, to jest taki, wiesz, takie ręką, takie przepraszam. Na twarzy pana Hogaka jest taki ewidentny niesmak. Nie, no dobra. Uspokójcie się. Ja wiem, że to śmiesznie wygląda, ale uspokójcie się. To nie to. A co? Córka pana Hogaka chce poślubić Flina. Oj, oj. Co, proszę? Flin, moje gratulacje. Pozwól, że ostatni raz uścisnę twoją prawdziwą dłoń. Wydaje mi się, że w tym momencie, wiecie, bo wy się śmialiście, wszyscy na was patrzą, pan Hogak z ewidentnym niesmakiem i urazą. W tym momencie zaczynacie gadać między sobą, Den gratuluje Flinowi, trochę Flin blednie, bo chyba nie jest jeszcze do końca świadom, o co chodzi. I wydaje mi się, że w tym momencie mogę wam trochę wejść z narracją, mówiąc, co was tak niby bawi, niche istoty. Chatowie, jak pamiętamy, mają bardzo wysokie ego. Tak, ale on mówi to w hattyjskim czy w komonie? Wiesz co, Ban Hogak docelowo posługuje się hattyjskim, ale ma protokolara, który go tłumaczy, więc... W sensie, gdzieś tam się za nim czai taki droid serii C albo serii K, który po prostu jaśnie wielmożny pan Hogak jest zaciekawiony. Cóż was tak bawi, nobliwi goście? Pragnij przekazać szanownemu panu Hogakowi, że... Pan Hogak rozumie, bo też od razu mówię, rozumie w komonie, bo na przykład w komonie zwracał się do niego Miles Colton. On rozumie w komonie, ale okay, jest jakby dobra. Na tyle... W sensie, ma tak przewrócone w dupie, że nie używa komona. Znaczy, tak bardzo wysokie ego, że nie uważa, żeby mógł się marnować w komonie dla innych, prawda? Tak. Czyli hat z Francji. Tak. Coś w tym rodzaju, tak. Bo Francuzi bardzo nie lubią mówić w innym języku niż francuski. Szanowny... On rozumie, kiedy mówisz do niego w basic, ale nie użyje basic wobec ciebie, no, chyba że nie będzie miał wyboru. Szanowny panie, proszę wybaczyć zachowanie moich znajomych, jednak to nie jest śmiech, to była raczej chyba radość na wieść, że nasz przyjaciel w końcu mógłby znaleźć żonę i ustatkować się. Wybacz, jeśli uraziliśmy cię na tą naszą radością.
Było to zręczne, ale chciałbym zobaczyć od ciebie test deception w razie. Czekaj, bo ja mam jakieś bonusy do deception chyba. Jesteś cwaniaczkiem. Tak, tylko ja muszę teraz... Interrogator, dobra, co ja tam mam w interrogatorze? Niewykupione. Dajcie mi chwilkę. Kurica, gdzie on? Nie, 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 bo nie. Nigdy więcej niż mi się zada. Coercion, co to było? A nie, dobra, Deception. Musisz zablefować. Tylko czy nobody full... O nie, nobody full to chyba znaczy, że zwiększam sobie ten... czyjąś. Nie pamiętam. Co mówi opis? Tak, upgrade difficulty of incoming charm, coercion and deception checks one per rank of nobody full. Czyli zwiększa chyba. Ciebie nie można oszukać. Jak ktoś będzie chciał tak, zrobić jakby ktoś chciał ciebie oszukać, to jest mu trudniej, bo nobody fool, czyli nikt mnie nie oszuka. Dobra, czyli deception. Deception. Dwie fioletowe, bo to było smooth, możesz sobie dorzucić niebieską, ponieważ ładnie zagrałeś na egocentryzmie Hata. Mamy jakieś od widzów? Jeszcze nie. Dobra, no to lecimy. Też od razu chciałbym powiedzieć, drodzy widzowie, że ja dzisiaj zrobiłem troszeczkę remaster kostek i w tym momencie gwiazdy ci sprzyjają, są ogólne, identyczne dla wszystkich systemów, żeby nie trzeba było przepinać tego co sesję w zależności od systemu. To jest tylko zmiana kosmetyczna, one działają dokładnie tak samo. Jest to advantage, który może nie przekona Hata do końca, ale pozwoli wam kontynuować tę rozmowę. Dobra, to trzeba widzisz, dalej Hata. Tak, widzisz, że on jest tak nieprzekonany, patrzy na was bardzo uważnie, jakby starał się wystudiować każdy ruch tych drobniutkich mięśni na waszej twarzy. W zależności od tego, co teraz zrobicie, takie działania podejmie Hogak. Tak cały czas się kłaniając, nie podnosząc głowy, staram się spojrzeć na Moki i dać jej znak, żeby trochę może też coś zareagowała. No to Moki tak kłaniając się, wychodzi przed szereg, po tym jakby się ogarnęła i niech ich raczej jak głowa zebra w galaktyce. Moki jako doświadczona przekonywaczka, była gamblerka, myślę, że tutaj też może mieć coś do powiedzenia. Czekaj, było Hogak. Drogi Hogak, chcieliśmy też powiedzieć i serdecznie gratulować twojej córce na nowej drodze życia. I jakby serdecznie też cieszyliśmy się z tego, gdyż Flynn jest naprawdę doskonałą partią i na pewno będzie idealnym mężem u boku twojej jakże przepięknej córki. Czy tam coś jeszcze jest, czy to w końcu wypowiedzi? W sumie to tyle. Coś więcej jeszcze mam powiedzieć? To zależy od ciebie. Jeżeli to jest wszystko, to płynnie przeszliśmy w takim razie z zręcznego blefu Dena do twojego czarmu. Jak twój urok osobisty w tym momencie po prostu zadziała i załagodzi sytuację. Na ile fioletów? No powiedzmy, że tutaj już będę troszkę bardziej złośliwy, bo na 3. Tak, ile ja mam czarma? To nie wyjdzie. No dobra, kliknij się. Zestresuj się jeszcze jeden punkt. Ale pan Hogak niewątpliwie jest usatysfakcjonowany waszą Denię i Moki uniżonością i waszym tłumaczeniem. On, mówię, trochę przez ten hattyjski egocentryzm
nie wierzy, że bylibyście tak głupi, żeby faktycznie obrazić go w jego własnej sali tronowej, gdzie on jest otoczony po prostu swoimi przydupasami, którzy zrobiliby z was odwrócone sitko. Więc to tłumaczenie zręczny Blevdena i urok osobisty Moki pozwalają wam zachować twarz, zachować skórę. Onach oczywiście Ban Hogak wydaje się zadowolony, śmieje się. Zatem przygotowania niech się rozpoczną. Panie Hogagu, jeśli pozwolisz, jeszcze uniżonemu słudze na jedno słowo. Gestem ci zezwala. Wiemy, że to dla twojej córki ważny dzień i zapewne bardzo spodobał i ukochała sobie poprzedniego pana młodego. Może zechcesz zamiast takiego pochopnego wyboru, byśmy odnaleźli poprzedniego wybranka z serca pańskiej córki. Uniżenie, znajdziemy go i doprowadzimy go tutaj. Okej, okay, proponujesz to. Proponujesz to w komonie. Droid też tłumaczy to Kluanie, która gdyby miała nóżki, to zaczęłaby w tym momencie tupać jak rozpuszczona księżniczka. Nie, nie, ten jest ładniejszy! No ja nie wiem, nie słyszę co ona mówi, nie rozumiem co ona mówi, więc czekam na wałkunaki z słowa. Wiesz co ona mówi, ale Moki rozumie. Wiesz co, to ja bym chciała wziąć, złapać Flina za rękę, drodzy... Przypatrzył się brzydkich. Uniżeni i tak biorę Flina za rękę tak przed nimi i wymieniam wszystkie jego wady. Brzydki, łysieje, śmierdzi mu z buzi. Nie umiem nie myje się. A jak Flin na to reaguje? Ale wiesz, ja tłumaczę w chatwiejskim. No dobrze, ale to w takim razie Flin. Moki przytrzymuje cię i zaczyna nagle mówić coś w pochatyjsku, wskazując na ciebie w kilku miejscach. Co ty robisz? Jak ty na to reagujesz? Czy ty pozwalasz się tak ugniatać jak plastelina, czy robisz coś? W sensie, jak ty w ogóle reagujesz na tę wieść, że zostałeś wybrankiem chatki? Jestem w takim szoku, że nadal myślę, że nie chodzi o mnie. Zostałeś niewątpliwie wskazany kilkukrotnie, plus jeszcze Moki bierze tak, wiesz, pod rękę i zaczyna coś tłumaczyć w chattyjskim, wskazując tak, na ciebie. Tak, brzydki, tu ma pryszcza i jeszcze formą fizyczną to nie ma formy fizycznej, nie ma zbyt dobrej. Ja myślałem, że wy zagracie raczej tak, że... No dobrze, skoro Bankuana prosi Flina o rękę, no to proszę bardzo, to są jego obie ręce i spierdalacie, ale... Oto odcięte obie ręce. Jak Moki kończy, to tam Den, tam był... szanowny Banie, nie chcąc urazić cię ani twojej pięknej córki, uważam, że nasz przyjaciel nie jest dobrą partią dla tak pięknej, cudownej i wspaniałej kobiety jak pańska córka. Śmiesz podważać gust mojej córki? Ależ skąd, Banie Hokagu? Pragnę tylko powiedzieć, że pańska córka jest piękną, wspaniałą kobietą i zasługuje naprawdę na najlepszego mężczyznę, jakiego można znaleźć we wszechświecie. Niestety Flintandro do takich nie należy. Zgadzam się z tym. Jeśli miałbym, szanowny panie, jeśli miałbym kogoś zaproponować, to najpewniej takiego wielkiego dżentelmena, człowieka, który zna się na kobietach, jak Miles Colton. O Boże. Nie. Tak. On jest osobiście mogę poświęcić, że widziałem jego słowa, słyszałem słowa, widziałem czyn. On dla kobiet jest szarmański, cudowny, wspaniały. Dla kobiet poświęciłby wszystko. Więc na pewno dla pańskiej córki też jest w stanie zrobić wszystko. Tak, tak kątem oka tylko zerkam w stronę tam Majsa i reszty, nie? O stary, jak tylko stąd wyjdziecie, to dostaniesz ostrzegawcze 17 strzałów w tył głowy. Drogi chacie, jeszcze mogę to potwierdzić, pan Maes jest naprawdę urodzonym dżentelmenem. Nie, bo mnie podrywał. Dodatkowo porusza się w takich wspaniałych sferach, jest bogaty. Przyleciał tutaj razem z nami tym pięknym statkiem, który pragnie ci podarować.
Do tego jest uczonym i znakomitym pilotem, więc zapewne mógłby pokazać pana córce nie jeden zakątek galaktyki. I na pewno by ją uszczęśliwił. Tak, chcę pokazać ci świat różne czarowne miejsca. Tak. W sensie randki w prototypie w tym. Kubi tak potajemnie, to ja chcę z Moki przybić sobie żółwik. Tak. Okay, dobrze. Ja zastanawiam się tak naprawdę, co ja mam wam na to odpowiedzieć, bo w tym momencie przekonujecie Hata, że wybór jego córki, wybór Flina na męża nie jest odpowiedni, że lepszym byłby Miles Colton. Dobrze rozumiem? Mhm. Tak. Okej, okay, słuchajcie. Jest to trochę w takim razie nieoczekiwany pojedynek, ale dajmy w takim razie powiedzieć się samemu zainteresowanemu. Tam jest Miles, jest Hammond Bellic. Miles co prawda w haptyjskim nie mówi, ale mówi w komonie. I ponieważ ten także mówił w komonie i Miles już puścił ci takie dosyć mordercze spojrzenie, dajmy mu wypowiedzieć się. Miejscu. Czcigodny, wszechpotężny banie Hogaku. Obawiam się, że nie byłbym dość dobry dla twojej córki, tak jak opisuje mnie tutaj ten niebieski przybłęda. Czym on może się znać? Tej mądrości. On się przecież obraża. Obraża ciebie i wybór serca twojej jednej córki. Ja poza tym jestem oficerem Hammonda Bellica, który wciąż nie uzyskał twojego wybaczenia. Tylko za wybaczeniem mego kapitana mógłbym prosić o łaskę pojęcia twojej córki za żonę. A obaj wiemy, wszechmocny Hogaku, że do tego wybaczenia jeszcze daleka droga. Skończył? Skończył. Ten daje chwilę, żeby zobaczyć, czy Hogak coś zareaguje. Jeśli nie, to sam chciałby coś powiedzieć ewentualnie. W tym momencie jest to trochę taki pojedynek waszych argumentów, więc Miles odbił wasze, poruszając temat swojej służby u Hammonda, który, jak pamiętamy, pozostaje w niełasce. Plus to nie jest jego prezent, ten myśliwiec, tylko właśnie Hammonda na przebłaganie. On też nie przyleciał tym myśliwcem, jak powiedział Den, i to już zostało wybrzmiane. Tylko wy go tutaj przywieźliście i Hogak zdaje sobie z tego sprawę. W tym momencie spojrzenie Hata przenosi się z powrotem na was. Luana, ona nie tupie nóżkami, ale jest w stanie tupania nóżkami, tak? Jest księżniczkowatą chatą, kurwa. Szanowny banie Hukagu, jak zapewne usłyszałeś, ten tutaj mężczyzna, który jest zarówno przystojny, jest oficerem w służbie u wysoko postawionej persony, więc sam zauważy, że może dać twojej córce dostatnie życie. Niestety nasz przyjaciel, który podróżuje z nami, nie ma żadnych pieniędzy, nie jest w stanie w żaden sposób na pewno podarować szczęścia pańskiej córce. Jest zwykłym podróżnikiem, którego spotkać można na każdej stacji. I zwykłą włóczęgą. Zwykłym, tam wymienimy, za przeproszenie, mordercą. Dokładnie. Ja do tego nie mówię. Ja właśnie. Dobra, słuchajcie. Ja bym jeszcze chciała dodać, że na pewno pan Hammond Bellic, skoro przywiózł tutaj takie piękne prezenty, to będzie się czuł pewnie zaszczycony, że jego podwładny będzie mężem tak przepięknej chatki. Powiedzmy, że chatki. To jest, wydaje mi się, że poprawnie utworzona forma kobieca. Słuchajcie, okay. W tym momencie
negocjujecie z Hatem. Chciałbym zobaczyć najlepszy test negocjacji, jaki są w stanie wykręcić Den i Moki, pomagając sobie nawzajem. Negocjacji. Negocjacji. Słuchaj, ja prezenty mam 3, więc to są 3 zielone. Ty masz jakiegoś skilla w prezencji, jakiegoś levela? Znaczy do tego, do negocjacji miałbym dobrego skilla. A jakiego masz skilla do negocjacji? Good cup. May spend, to są chyba 2 advantage. From a charm or negotiation check to great ability of a single... A nie, to tak, no. Of ability of single ally subsequent social interaction check against the target a number of times equal to ranks in God Cup. Czyli zwiększyłbym, jeśli trafiłbym 2 advantage, jeśli dobrze rozumiem, w charmie albo w negocjacji, żeby powiększyć skilla chyba... Umiejętność social interaction. Ale to musiałbyś... Zobaczmy tak. Subsequent. Kolejny. Czyli... jakby ty jakbyś rzucił niezależnie od Moki, to mógłbyś advantage'ami poprawić jej test, który byłby następny, a tutaj chciałbym, żebyście to zrobili w jednym teście wspólnie. Dobra. Zawsze istnieje ryzyko, dobra, tak. Że zawsze istnieje ryzyko, znaczy oczywiście wezmę to pod uwagę, jeżeli ta rozmowa będzie się trwała, ale zawsze istnieje ryzyko, że nie przekonacie Hogaka. Albo następne argumenty Coltona i Berika będą po prostu lepsze od waszych. Na negocjacje mogę wykręcić 2 żółte, 1 zieloną. No to słuchaj, to już masz lepszy skill. To słuchaj, to rzuć, bo ja mam prezencji 3, więc samego skilla z prezencji to są 3 zielone. No dobra, ale on też ma prezencji 3. No to, aha, czyli a? To ty wtedy masz... niech czekaj, on... Nie, czekaj. Ty masz 3 prezencji jako Den, czy 3 w negocjacji? W skillu. Bo to jest różnica. W momencie. Arku. Dobra, co? Internet mi waliło. Do czego doszło, bo nie wiem? Ile masz prezencji? Samej cechy prezenc gołej. 3. 3. Okej. Okay. No to on będzie rzucał, a ja co najwyżej help. Asystent? Mogę mu dać niebieskie? Wiesz co, ale to pomagasz mu. Wydaje mi się, że nie jako... Tutaj asyst chyba nie zagra, ale poczekaj, zaraz. Kawkę. Przynieś. Czyli dobra, na pewno będziesz rzucał ty. Panelikami. To będzie twój test. Okej, okay, dobra. Pomaga ci Moki, więc dołóż tam sobie 2 niebieskie jeszcze do tego. Mhm. I to są twarde negocjacje. Pan Hogak traci już troszeczkę cierpliwość. Więc chciałbym tutaj zobaczyć fioletowe ponownie, ale z 2 czarnymi. Dobra, i czy mógłbym użyć białej mocy, żeby sobie zupgrade'ować jedną kość? Tak. Weź sobie. Czyli co, upgrade'uję zieloną do żółtej, czy żółtą tak. Do niebieskiej? A, nie, upgrade'ujesz zieloną do żółtej. Dobra. Jakbyś upgrade'ował do niebieskiej, to byś tracił. Tak, jakbyś upgrade'ował do niebieskiej, to byś tracił. Czyli rzucam na 3 fioletowe, 2 czarne. 3 fioletowe, 2 czarne, 2 niebieskie, 3 żółte. Trzymajcie kciuki, Leszcze. Trzymajcie kciuki, Leszcze. Ja nie patrzę. Sukces! Jest. Przez chwilę rozmowa w haptyjskim między panem Hogakiem a jego córką. Ona tak patrzy krytycznie na Milesa Coltona. O czym, zanim zdąży cokolwiek powiedzieć, Bogak klaszcze w ręce. Decyzja podjęta. Przygotować go. I kogo pokazuje? No na Milesa Coltona.
dwóch... Tak uśmiecha się pod nosem. Dwóch chłopców nagród. Ja też. Dwóch chłopców nagród tam, wiesz, łapie go pod boki, wyprowadzają go z komnaty, on troszeczkę się szarpie. Beric pada jeszcze na jedno kolano, tak wiesz, jak uniżony rycerz, próbuje coś tam tłumaczyć, przy czym Hogak ucina dyskusję. Decyzja podjęta. Więc tylko Beric patrzy na was mściwym wzrokiem. Odwraca się troszeczkę, po czym kłania się Hatowi. Jak sobie życzysz, wszechmocny Hogaku? Nie odmówisz jednak mi tej przyjemności, by ci, którzy wskazali ci właściwą i o wiele bardziej sprzyjającą dla twojego klanu decyzję, by pozostali na weselu jako honorowi goście mej załogi. Nie odmówię ci tej prośby. Patrzę na was. Zostaniecie w tym pałacu jako goście weselni. Oczywiście, panie Hokagu, z wielką radością będziemy świętować ten wspaniały i cudowny dzień twojej córki. Dziękujemy za twoje zaproszenie. Żebyście nie wpadli na pomysł, że to jest dobry moment, żeby teraz spierdolić. Nie, to jest dobry moment, żeby iść uciąć świnowi rępę. To jest dobry moment, żeby iść ogarnąć kietkę na wesele. To jest dobry moment, żeby mi uciąć ręce i uciec. Idzie na wesele bez rąk. Widziałeś, panie Hokagu, to był dobry wybór. Mm-hmm. A, bo utniesz mu ręce, ale mu nie włożysz nowych. Dokładnie. Tak, bo tam jest ileś czasu trzeba poczekać. Ja bym chciał przypomnieć jedną ważną rzecz, że my mamy jeszcze tego typa na statku. Tak, nie, tak, tak. Tak, tak, i mamy jego drugą połówkę do uratowania. To prawda. Po co jest wesela, my niesiemy ją. Która to druga połówka, jak pamiętamy, jest kimś w rodzaju przybocznej służki. Jest, tak, jest służką córki. Tak, więc ją może być ciężko wyprowadzić. Czy na weselach hatyjskich nie ma konkursów, tylko że tam nie dają wódki, a ten... A Zakorski. Służący? Brawe. Wiesz co, raczej marne szanse, żeby główna przyboczna służąca Bank Luany była nagrodą w konkursie. Ciężko jest mi w to uwierzyć po prostu. No dobra, trzeba będzie to jakoś. Weselu. Co? To dawno nie było na weselu, tam są różne stawki. No tak, rzeczywiście. A tu przypomnę, stoi gamblerka. No tak. Drodzy, o które jest to wesele? Jak skończą się przygotowania? Co robić? Dobrze. Czy pan... Idziemy do statku się przygotować. To drogi zniżony panu Hogakę, pozwolisz nam, że przygotujemy się i założymy również odpowiednie stroje. Możecie odejść. No i kłaniamy się znowu w pas. Tak. Tak. Odchodzimy, ja się jeszcze w radiu uśmiecham do tego naszego nowego mężusia. Jak jesteśmy stara z pola widzenia, to przybijam piątkę po prostu, moki. No. Ej, to było dobre. Musiałem się jakoś zemścić. I co, na statku? Na statku. Dobra. A zatem załogo na statek. Kubaniec. Na pokładzie z Kubańca oczywiście mamy obecną Millie Angar. Gdzieś tutaj jest też Ora Gucci, z którego tutaj odstawiliście. Wydaje mi się, że w jednym z pomieszczeń, tam gdzie sobie Den urządził coś w rodzaju sali medycznej. Mhm. Czy macie jakiś właśnie sick bay w którymś z pokoi osobno? Den? Nie, no w moim pokoju jest zrobiony po prostu. Aha, czyli twój pokój pełni jednocześnie funkcję sick bayu. Dobra.
Więc Oraguchi tutaj sobie leży po prostu na kozetce. Ty go tam podłączyłeś pod jakiś chyba kroplówy ostatnio, bo on był osłabiony, ranny i w ogóle w kiepskim stanie. Chyba nogę miał złamaną. Więc go tutaj po prostu opatrujesz, on sobie tutaj leży. Kiedy wchodzicie na pokład, kiedy on was widzi, kiedy widzi was Milia, no to Milia oczywiście jest. Ale kiedy wchodzisz do swojego pokoju, Denie, Gucci tak się unosi na łokciach, patrzy na ciebie. Wiem, że wylatujemy za chwilę. Gdzie jest Boba? Jest mały problem, mój przyjacielu. Właśnie stajemy na ślubie hattyjskim. Jakiś żart. Powiedz to chatowi, który tutaj ktoś rządzi. Ten chat chciał mnie widzieć martwego. A nas chce na ślubie, naszą załogę. Wspomnij, co się stanie, jak wylecimy stąd. Znaczy, pewnie nie zdążymy nawet odlecieć. Więc postaramy się w trakcie ślubu znaleźć. To była jego ukochana, czy twojego siostra, co to było? Kim ona była dla niego? Jego ukochana. Jego partnerka. Już nie pamiętam. Jego partnerka. Odbić twoją partnerkę, prowadzić ją tu? Oni nie byli, wydaje mi się, w relacjach romantycznych, a jeśli... Znaczy, jeśli takie wrażenie odnieśliście, to jest wasze prawo, ale wydaje mi się, że opisywałem to tak, że oni raczej ze sobą współpracowali, niż byli w relacji romantycznej. No, okay. Znaczy, już nie pamiętam w tym momencie, pamiętam, że jakaś relacja ich łączyła, ale... Tak, pamiętasz w ogóle, kim jest Oraguchi z zawodu? Żołnierzem, kurwa, jakimś dowódcą albo... Oraguchi jest oficerem wywiadu separatystycznego. Oni tutaj przyjechali kaptować chatów dla sprawy separatystów. W trakcie wesela postaramy się odbić twoją partnerkę, przemycić ją na statek i jeszcze stąd odlecieć. A teraz leży i odpoczywaj. Ja się muszę napić. To ja w tym czasie, jak Den pije, chciałem do niego podbić. Tak, pamiętam. Kładź się tu. Ale ja tu leżę. Na co moim łóżku leży, położy się. Ty leżysz na kozetce, się na moim łóżku. Moki, chodź tu. Jezus, krzyczą na mnie, idę. No co? Szybko powiedz. W sensie mogę? Możesz. Musisz. Dobra, to czym? Możesz od ID miecz pożyczyć. ID. Idę do ID. ID. A ja przypinam pasami w tym momencie Flina do łóżka. Jak mogę ci pomóc? ID, słuchaj, pożyczyłbyś mi na chwilę swój miecz? O co ci? Będę amputować rękę Flina. ID odpina to śmigło ogromne. Nie wiem, czy dasz radę nim władać, ale proszę. Raczej wydaje mi się, że nie da, ale to będzie dobre. Czekaj, biorę to i próbuję chociaż zrobić jedno, w sensie takie w bezpiecznej odległości zamachnięcie się. On nie jest czasami cumbersome 3, ten miecz? Nawet 4, bo jest jeszcze jest cięższy, bo ma lepszy vibromotor. Co więcej, ma trzymadełko przystosowane do mojej trójpalczastej rączki. Ale chodzi mi o cechę jego cumbersome. On jest cumbersome 4. On ma cumbersome 4, tak, w tym momencie. No dobra. Fajnie. No dobra, no to zróbmy test, bo ja nie wiem, jak on nie wiem, czy graliście kiedyś w tego, w Silent Hilla, ale wyobrażam sobie właśnie to, że jak Moki ciągnie ten miecz jak Pyramid Head po ziemi, tak za sobą. Może tak być, słuchaj. I tylko słychać po całym statku tak jakieś szorowanie. No dobra. No, ID, a masz coś mniejszego? Nie. Po co? No niech ID odetnie. Ty jesteś mechanik i kto jeszcze? Syn? Tu gdzieś miałem to. Specjalizację pytam. Mechanic Gadgeteer. Mechanic Gadgeteer. Dobra, fajnie.
będzie ci odcinała teraz boki ręce. Ona mnie zabije, Dan. Prawda. Ja bym chciała powiedzieć, że Moki tam wchodzi z wielkim mieczem. Uśmiechając się swoimi ostrymi ząbkami, no może to wygląda strasznie. Znaczy, Moki tego nie widziała, ale Flint, jak mówił, że on tutaj widział, że Dan do tej operacji wypił 4 szklanki naraz, więc. No to co, amputujemy? Panowie? I w tym momencie Flint dolewa, widząc Moki z tym mieczem, dolewa sobie 5 szklankę. Ja na trzeźwo tego nie ogarnę. Okej. Okay. Słuchajcie, w takim razie Moki będzie przyczepiała rękę Flina. Najpierw ją musi odciąć. Najpierw będę ją ciągnęła. Jak się... Moki, jest to test twojej medycyny. Taka, tak, no mów dalej i powiedz, jaki poziom trudności ja będę tam. Ile masz siły? 1. W takim razie jest to test twojej medycyny na czerwono, 4 fioletowe. Okej. Czy jesteśmy pewni, żeby to chcemy robić? To późno. Czekaj, medycyna. Ja, jeśli nie chcesz, nie rób tego, ja to zrobię. Tak, jestem za tym. Tak, groźne spojrzenie. Tylko wiesz, Flynn, mi to zajmie odcinanie skalpelem jakieś kilka godzin, jej to zajmie kilka chwil. Może ID? Nie, ID jest zmęczony, tak? Dobra, to wiesz co, to może być to ID, ale już nigdy mi w życiu nie powiesz, że niczego nie domontujesz do blastera. Zgadzam się. Zgadza się, dobra. Bo już wszystko domontował, bo już więcej nie ma hardpointów. Dobra, nie, ID chodź jeszcze... tu. Ty... ID wchodzi tym swoim metalowym krokiem. Dzięki bardzo przydatne, trzymaj to, a teraz odetnij Flynnowi łapę. I tak pokazuje, wiesz, palcami, w którym miejscu ma dokładnie uciąć. Den, ale tak bez nieczulenia. To chyba. Ja chciałam ci narysować jeszcze linię, że tu masz odciąć, ale dobra. Ten, kieliszek koreliański. Ja się, jak oni tam, to ja się odsunę, bo tam miejsca już nie ma. Cybernetic Integration. Ładnie narracyjnie, fabularnie z tego czerwonego oczka taki laser po ziemicy bada na rękę i będę ciągnął. Dobra, czyli tniesz. Ty jesteś w stanie uciągnąć ten twój miecz, więc jest to test twojej medycyny na 3 fioletowe kostki. Ja bym chciał wydać białą kostkę, żebym po prostu trafił. Chciałbym wydać Destiny Pointa. Żebyś po prostu trafił. Żebym trafił i rąbał te łapki. No dobra, ale i tak wtedy jeszcze zostanie instalacja. No dobra. Instalacja nie, bo ja mam instalacja... to mi wypadły 3 adwenterze. Tylko zaszyć mu też dziury, żeby nie wykrwawił się na śmierć. A, bo ty masz to, Taylor, tak? Tak. 4 adwenterze. Nie, 3, dobrze. 3. A ty obie te ręce masz Taylor? Tak, bo ja musiałem minimalnie 2, bo ja mam taki item, co mi daje adwenterze. Dobrze. Okej. Okay. Trafiasz. W takim razie. Ucinasz łapsko. Rzuć damagę. No dobra. To jest Vibrosword? Jest. Czego ja mam rzucać damagę? Z jakiej? No jak to z jakiej? Mele. Z mele po prostu, dobrze. Bez trudności. Uciąłeś facetowi rękę, właśnie, no. Gdzie jest Frenzy Tatak, kiedy... Jak to gdzie? Odpalony. Odpalam Frenzy Tatak. Gdzie punkt obłędu? Nie, no please, nie. Bierz go.
Słaby się wyszło. Nie zabije mnie na 100%. Nie. Nie. Na pewno? Na pewno. Ile to jest damage'a? 16 damage'a. Ile pierce? Piersu 2. Nie zabije mnie. To ten brzuch piwny. Tak. Na pewno. Nawet głowy mi nie zdjął tym. Tak, to ten brzuch, który uznawam jako ten. Wada okazał się być zaletą. Sandery można z jednego atletycznego odpalić. Możesz mu uszkodzić zbroję. Nie, bo się potrał. No dobra, ale Flynn nie ma rąk. Co teraz? Teraz Dan idzie mu straszywać dziury, żeby się nie wykrwawił na śmierć przypadkiem. Słuszna to koncepcja. Zwróćcie też uwagę, że Flynn był cały czas przytomny i żadne z was nie zadeklarowało narkozy, więc chciałbym zobaczyć w tym momencie 16, tak? Uciął ci ręce na żywca, wibromierz. Ale dał mu koreliańską. Okej. Okay. Ale wiesz dlaczego? Dan pomógł za tą dziurę w brzuchu. To chciałbym zobaczyć test, wydaje mi się, że kurwa, dyscypliny Flynna. Nie, gówno. Rezyliencji Flynna. Albo kula. Na trzy czerwone. Co? Z niebieską, bo ci dał koreliański. Super. Co tą dziurę w brzuchu? Na twój krzywy. To nie, red to było red. A, weszło. Nie, takie rzeczy się robi. Super. To straci jeszcze, no wydaje mi się, że ze 4 trainy. Ale nie tracisz przytomności. Po prostu cię boli. Jak drzazga w miejscu, w którym nie powinno być drzazgi. A i to musimy oglądać. Wróciliśmy sobie na statek i nagle słychać takie jep i krzyk Flynna. Ja się zastanawiam, jak sobie radzi z tą widokiem Oraguchi. Myślę, że Oraguchi to jest w tym momencie pod takim wielkim wrażeniem, że on już nie chce być przez was ratowany. Wiecie, co wy robicie? Czy was pojebało? Nie, to nowa zaawansowana... To norma. Mamy najlepszego lekarza w tej części galaktyki, spokojnie. Ale którego? Droida? Nie, droid jest najlepszy od walki. Dan jest najlepszym medykiem, Flynn najlepszym mechanikiem, a ja najlepszym kapitanem. Znaczy nie, droid też jest najlepszym lekarzem. Bardzo sprawnie i szybko potrafi skrócić czyjeś męki. Doktor Śmierć. To się nazywa bycie... humanitarnym? No. Twoją alternatywą jest powrót do lasu. Nie narzekaj. Narzekam. Dobra, idę szyć. No dobra. Zaszywasz mu tą ranę. Przyczepiasz mu te ręce. Powiedzmy, że ma. Ma ręce. Wreszcie niech ma. Kto powiedział, że przyszedł? Daję mu ręce. A, okej. Okay. Teraz leż, odpoczywaj, nie ruszaj się, żeby szwy nie puściły i za kilka godzin założymy ci ręce. No, proces instalacji rąk to jest jakieś 12 godzin. No. I na weselu nie będziesz jeść ani pić. Ale w ogóle idzie zobaczyć w Holonecie, jak wygląda wesele haptyjskie? To znaczy? Ty jesteś moją żoną, ty jesteś moim mężem, buziaki i koniec, czy tam jest coś więcej? Wiesz co, to trochę zależy od chata i od tego, jak sobie, że tak powiem, wymarzy całą procedurę. Bo to może być, tak jak powiedziałaś, ty jesteś moją żoną, ty jesteś moim mężem. A może to być trochę bardziej obszerna ceremonia z wymianą jakichś customowych przysiąg przez przyszłych małżonków, czy na przykład jakimiś bardziej skomplikowanymi rytuałami ślubnymi typu
nakarmienie się nawzajem tortem, albo nie wiem, wspólne wyruszenie na polowanie. Ja w ogóle mam Moki ma inne pytanie. No jak? Co my się kuźwa ubierzemy? Wiesz co? Ja bym poszła do tej Zeltronki. No dobra. I co, ściągniesz z niej ubranie? Nie, bo ona... Nie masz jakiejś sukienki, a znasz się na modzie, prawda? Mam tylko to, co na sobie, czyli skafander. Ej, dobra, to chodź, idziemy na zakupy. Jakie zakupy? To jest dżungla. A, to jest dżungla, fakt. O ile kupisz sobie tutaj, nie wiem, zbroję, to bo tutaj... Ja przypominam wam, że Ban Hogak lubi polowania na zwierzynę różną, a jego zwierzyną często padają istoty inteligentne, to u niego w pałacu można na przykład kupić jakąś nielegalną broń, czy jakieś bardziej wypaśne modyfikacje, które też są nielegalne. Nawet jakiś kawałek zbroi po łowcy nagród, który nie spełnił oczekiwań. Ale takich sklepów, że tak powiem, typowych, spożywczo-pasmanteryjnych, to raczej tutaj nie znajdziecie. Jeszcze w srogiej dziczy, panienki. No miałam taką ładną, białą szkieckę. No nieważne, to ja idę robić przegląd szafy. Chłopaki, musimy zrobić przegląd szafy, bo inaczej nie wniosą. Potrzebuję porządnego szorowania z sadzy. Dobra, to się załatwi, to my zawiążemy czarną muszkę z materiału, będziesz przystojny. Przystojnym robotem. Chyba, że nie chcesz, to mów. On mikrofon nie zbiera, on zaczął zbierać. Czy na weselu będą silni przeciwnicy? Tak, będziesz mógł ich wypatrzeć, a później jak tutaj wrócimy, to możliwe, że któremuś porachujesz kości. Ale to po weselu, nie na weselu. Czyli wesela to takie... Podpatrywanie silnych przeciwników? Tak, dokładnie, tak. IG. Tak, tylko wiesz, to się... Tylko uważaj, IG, oni nie mogą dowiedzieć się, że na nich patrzysz, bo wtedy wesele nie się zepsuje. Musisz to tak robić, żeby oni się na to nie dowiedzieli o tym. Musisz być sprytny. To jest cała zabawa właśnie w tym na weselu. No, musisz być sprytny jak jakiś lis albo kuna. Żeby oni się nie skapnęli, że ty ich wypatrzyłeś, bo wtedy uciekną, będą się bać. Nie rozumiem was. Idę się naładować. A spoczko, a ubranie to kamuflaż. Zacznijcie go umyję po prostu. Ładowanie po prostu. Podczepiasz się, masz pokój, w którym tam po prostu tykasz palce do kontaktu. Ja idę zrobić chłopakom i sobie przegląd szafy, wybrać najładniejsze rzeczy i najodpowiedniejsze. To pamiętaj, Flynn nie ma rąk. To mu ubierzesz to. No nie, a trzeba będzie mu podać pomocną rękę. Nawiążesz mu rękawki w koszuli. Ale chodzi o to, że trzeba będzie podać mu pomocną rękę, żeby pomóc mu się ubrać. To prawda. No. Słuchajcie, po przeglądzie szafy przez Moki każdy z was jest w stanie wyglądać mniej więcej odpowiednio do okazji, na którą się wybieracie. Nawet IG został przez was, wydaje mi się, że wyczyszczony z sadzy spalin po tym, jak dostał rakietą w ryj. Znaczy... Deniak jeszcze gdzieś tam zauważył na przykład gdzieś jakieś ślady rdzy, coś tam, wiesz, udało mu się jakimś lakierem od Flina posmarować, jeszcze go napastował, żeby lśnił. Pastą do butu. Nie, olejem, smarem. No, ale mówię, słuchajcie, no jesteście w stanie po jakimś czasie wyglądać wyględnie, na tyle dobrze, że nie zostaniecie po prostu wyrzuceni z tego. Uwaga, jakby coś się pytali, co się stało Flynnowi, mówimy, że miał straszną chorobę rąk, która okazało się, że dostał tutaj w dżungli, coś go ukąsiło, musieliśmy amputować mu ręce. Jakiś wielki komar z gangreną. Tak, jedny wielki komar, dziawnął go w ręce. A można powiedzieć, że chciał być silniejszy, to przecież normalne. IG, co ja ci mówiłem, że na weselu nie wolno od tak się pokazywać, że jesteś silnym. Zabawa polega na tym, że samemu trzeba znaleźć silnych przeciwników. Nie dając się samemu przy tym złapać. Wie te wasze zabawy.
Zobaczysz, będzie się świetnie bawił. Smutne dźwięki robota. Smutne dźwięki robota. W porządku. Posłuchajcie. Idziecie na wesele. Nie macie podarunku. No właśnie, co się daje chatom? Moje dłonie. Prosiłaś mnie o rękę, oto ona. Ty, zróbmy to. Te dwie mechaniczne. Dobra. Są tylko, że wart. Czekajcie, czekajcie, bo chatowie cenią kasę, przebiegłość i intelekt. Na co się rzuca, żeby napisać wiersze, piosenki albo jakieś mowy? Wydaje mi się, słuchaj, że na edukację. Dobra, ile ja mam edukacji? Ile masz edukacji, Moki? Dwie zielone. Miałam trzy zielone i żółtą. No to słuchaj, skrobni mowę, w sensie mowę taką weselną, a my ją przeczytamy, a ID może się zarzuci, zagra nam jakąś muzykę albo coś romantycznego. Co myślisz? Robot Assassin muzykę ma tego śpiewać? No nie, dobra, nieważne. To był głupi pomysł, ale można napisać mowę. Ja wiem, co zrobimy. Pójdziemy będziemy wracać prezenty. Jak ona miała, ta chatka? Jeszcze zapomnę. Czego ona miała? Pan Kluana. No, do tej Kluany wręczymy jej ręce Flina, mówiąc, że w ramach przeprosin... No masz przeprosin? W ramach prezentu chcieliśmy podarować jej coś, co należało do naszego przyjaciela, żeby też o nim pamiętała. I podarowujemy jej jego ręce. Ponieważ jest smutny z powodu tego, że jednak jego nie wybrała. Ej, nie, teraz nie możemy powiedzieć, bo jeszcze stwierdzi, że chce mi dwóch mężów. No to kuźwa, wymyśl coś, Moki, ty jesteś lepsza w te sprawy. I wejdź, spójrz w lustro, bo jakoś dziwnie wyglądasz, niewyraźnie. Przemontuje mi ktoś ręce, proszę. To trwa 12 godzin. Dobra, nie będziemy wylatywać. Po co ja tam idę? Ale ja mówię serio, czy nie możemy napisać przepięknej przemowy, która porwie wszystkich, jak zostanie odczytana? Co? W sensie, Dan, ty nas robisz przepiękną przemowę, ja ją odczytam, wszyscy będą płakać i jesteśmy skupieni. Ja może Zora Gucci mi popilnuje statku. Idzie z nami. Ale co ja tam będę robił? Bawił się. Nie, ale poważnie. Ty mam silny. Wiem, że będzie niezręczna sytuacja, ale no. Nie, ale poważnie, chcecie, żeby on szedł z wami bez rąk? Bo to trochę nie ma sensu. A co powiemy, kuźwa, jak się spytają u niego? Chodziło mi o to, że nie ma sensu, żeby szedł bez rąk. Daj mu te łapska. Dobra, no niech ma. Wiem, że to byłaby niezręczna sytuacja, no. O. A ja widzę, że Moki się bardzo przybrała. Tak, mówię, no w lustro spójrz, Moki, bo niewyraźna jesteś strasznie. Jakaś taka różowa się zrobiłaś strasznie. No, ze stresu. Tak. Oh my god. W każdym razie, słuchajcie, no. No dobra, piszę tą mowę, no. Piszesz mowę, to rzuć sobie proszę twoją edukację na dwie fioletowe. Raz, dwa, trzy. P. Taka no. To była mowa. Moki, wymyślaj mowę teraz. Nie, no to była dobra mowa, dwa sukcesy. Dobra mowa. Dwa sukcesy, no to jest taka mowa nie do końca pijanego wujka na weselu ulubionego chrześniaka. Okej. Okay. Jest ten poziom. No lepszej nie napiszę. No lepszej nie napiszesz, ale i tak napisałeś najlepszą, na jaką było cię stać. Uważam, że to jest dobra mowa. Dobra, źle nie jest. Axpil, tak już masz nowe ręce, to dasz radę sklecić? No. Kto to Axpil? Tak o Jezu, Flynn. Jakby jeszcze sklecić z jakichś klamotów wasz sztukę nowoczesną? W sensie z resztek, tak? Co mam zrobić? Dobra, nieważne, to byłoby idiotyczne pomysł. Den, masz jakiegoś steampaka?
Płaczą ci. Jestem ranny. Nie jesteś ranny, nie masz rąk. Boli mnie wszystko, daj mi coś. No sam chciałeś, żeby ci ręce uciął, no to czego ty się spodziewałeś? No racja. Idę połatać IG, bo on jest ranny. Okej, okay. Idziesz połatać IG, bo jest ranny. Znaczy w sumie tego dnia już byłem łatany. W dniu, w którym się dzieje akcja, tak? Bo to... No wydaje się, że tak. No dobra, no trudno, macie co macie. Słuchajcie. Myślę, że to jest czas, w którym przygotowania dobiegają powoli końca. Więc dobrze byłoby wybrać się na to już, myślę, że słynne wesele. Idziemy. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Że tak. Miałem pytanie, te jego ręce po prostu wyglądają mechaniczne, nie są jakąś tam cybernetyczną skórą. Nie są pociągnięte skórą, bo to się nie znam na robieniu skóry. Więc są to po prostu mechaniczne ręce. Okej. Ewentualnie może mieć na nich rękawiczki, jak mieli ten. Ten najważniejszy. Skoro tak. Słuchajcie, zatem wchodzicie do sali tronowej. Naszukałem się tego docencie. Mi się podoba. Ładny jest. Ten widok jest najładniejszy zza okna. No. Goście rozstawieni są po sali. Służba pod postacią niewolników. Można ich łatwo poznać po obrożach szokowych zapiętych na karku. I czasami też droidów. One mają po prostu te inhibitory ruchu, żeby nie spieprzyły. Roznosi drinki, więc bardzo szybko jest wam wręczane. Są wam wręczane czerwone, wysokie szklanki, wypełnione jakimś półprzezroczystym płynem, pachnącym mocnym alkoholem. Pan Hogak siedzi sobie na swoim tronie, wsłuchuje się w muzykę. Jego słaniają oczywiście jego ochroniarze. Zdaje się, że po prostu uroczystości zaczną się za chwilę, kiedy zostaną przed jego oblicze poprowadzeni młodzi, czyli Miles Colton i Bank Luana. Moment, żeby zająć miejsce, chciałbym wiedzieć, gdzie to miejsce chcecie mniej więcej zająć. Powiedzmy, że... Gdzie najdalej? Tam, gdzie najwięcej jedzenia. Możecie się rozstawić. Jedzenia nie gdzie, ma. Gdzie najdalej jest jedzenia nie ma na stoliku. Jest służba, która na tacach roznosi po prostu rzeczy. A nie możemy wybrać takiego dobrego punktu obserwacyjnego? No. Się rozstawiacie. Jak sobie tutaj bałany widok jest na to? Możemy siedzieć na środku. Zostawmy się po czterech rogach. Ja idę tu. Ja idę za Moki na pewno, bo... Moki szybciutko konfrontuje się, widzę, z Hammondem Berikiem, który stoi tutaj nieprzypadkowo. No to bo tak, ona szła tam, tu są zadowolona, zobaczyła Hammonda, takie w tył wzrot. Nie, tu nie było. To ja wtedy porwałam ID do tańca, trzy obroty i jestem kawałek dalej. Znaczy, on tutaj jest nieprzypadkowo i wiecie, że będzie chciał się zemścić na was. Na nas? No a kto podpuścił Hogaka, żeby wydał córkę za jego głównego przybocznego? A powinien się cieszyć. Po pierwsze, dzięki temu Hogak mu wybaczył, a po dwa ma wtyki u Hogaka w tym momencie. Wiesz co, to trochę inaczej działa.
To oznacza, to oznacza dla niego w tym momencie 40 lat pracy dla teścia jego oficera za darmo. Trzeba było robić interesy nie z tymi przemytnikami. No dobra. Się kochać memy, nie? No dobra, słuchajcie. Drinki, przekąski. Wydaje mi się, że to jest ten rzadki moment, w którym będziecie mogli zobaczyć faktycznie ślub chatów. Miles i pan Kluana wchodzą przed oblicze tego pana Hogaka. Za Kluaną oczywiście czai się Sopo Balegrip, czyli jej przybożna służąca, zabraczka, którą macie nadzieję uratować, agentka separatystyczna, która obiecała wam rekompensatę za trud uratowania jej stąd wspólnie z Orą Gucisem. Ona ma na szyi jakąś obrożę czy coś, nie? Popoba? No, niestety. No. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, było to mówione. Ona nosi. Nie pamiętam, dlatego pytam. Nie, wiesz co, nie było nie, mówione, ona nie, ona, no... nie, ona chyba nie nosi obroży, ona ma chyba implant. Tak, ona ma chipa gdzieś tam. Ona ma chipa. Ona ma chipa, ona jest zaczipowana. Tak. Ona jest zaczipowana i będzie trzeba ją zoperować, żeby jej tego chipa wyciąć. Ona ma, mam nadzieję... ona ma po prostu Denie, ona ma po prostu w karku mikroładunek wybuchowy, który kiedy jakieś podejrzenie, że może uciec, coś tam się z nią stanie, no to po prostu jej pan jest w stanie odpalić to zdalnie i to po prostu urywa jej głowę i sprawa jest załatwiona. To czy możemy uznać w takim razie, że Den, wiedząc o tym, wziął na wesele gdzieś tam pokrył skalpel, jakieś tam igły, nici? Mhm. Jest to całkiem niezłe, że tak powiem, całkiem niezła deklaracja. No, Moki nawet Denowi mówiła, że tak, jest tak, jeszcze... Tak, bo to było mówione. I gdzie ma po prostu. W takim razie Den, w takim razie przygotowując się, wziął po prostu to ze sobą, że w razie go gdzieś tutaj, na przykład nawet gdzieś w jakimś pocznym korytarzu i to wyciąć. Jakby się udało, nie? Znaczy, powiem tak. Masz na razie tylko to, co możesz mieć przy sobie. Mhm. Przechodząc dalej do rzeczy... Kluana i Miles Coulton zostają zaślubieni. To jest akurat haptyjskie wesele, w którym oni muszą, wiesz, złożyć przysięgę sobie na wierność, na to, że będą sobie wspierać się i tak dalej. Kluana bardzo ochoczo składa tę przysięgę w języku haptyjskim, jak widzicie. Miles Coulton z kamiennym wyrazem twarzy, aczkolwiek w jego oczach czająca się zimna nienawiść do Dena, Flina, Moki i IG. Tuka ją po haptyjsku. Zdaje się, że tych kilku słów po prostu musiał nauczyć się na pamięć przed chwilą, bo akcent ma fatalny. Niemniej przysięga zostaje uznana za wiążącą. Ban Hogak kiwa głową. I Luana wraz z Milesem Coltonem zajmują miejsce na podwyższeniu. Obok niego przyszedł czas na podarki. Jako jeden z pierwszych oczywiście podchodzi Hammond Beric, który w uniżonych słowach jakby poczuwając się i mówi też o tym jako trochę członek przyszywanej rodziny pana młodego, błogosławi o ile tylko może temu związkowi i przekazuje od siebie w darze dawno obiecany myśliwiec rapier, który będzie, oby służył, oby jak najlepiej i jak najdłużej. W tym momencie odchodzi, tam oczywiście młodzi mu dziękują, starają się, Miles stara się cały czas zachować kamienną twarz, a on jest, jak pamiętamy, dosyć cool, więc wychodzi mu to. Kluana widać, że w skowronkach, bo aż podryguje na tym swoim ślimaczym odwłoczu. Pozostali goście oczywiście też składają prezenty, jakieś rzadkie dobra luksusowe, niewolników, broń,
różne to są towary i w końcu przyszedł czas na was. No to, to tak, to Moki z tą występuje z tą przemową. Tam było, tak, mową. A ten stal wziął tam jakiś tam zapasów koreliańskich, dwie butelki. I dajecie budkę? To jest bardzo zły podarunek. To jest bardzo, no zły, to jest bardzo zły podarunek. Ja bym właśnie... To jest bardzo zły podarunek, plus trochę późna deklaracja jak na was. Więc żeby mieć faktycznie te dwie butelki koreliańskie, chciałbym, żebyś wypalił się z punktu przeznaczenia. To nie. Nie. To jest bardzo tani alkohol. To się nie opłaca. No to jest. No to teraz trzeba ładnie przeprosić, dlaczego nie mamy podarunku. Znaczy na mnie patrzy, ja piję. Udaję, że mnie nie ma. No to ja idę z Moki głównie, tak? Okej. Okay. I zanim Moki zacznie mówić przemowę, to wiesz, kłaniam się użalczo w sam pas. Panie Hokagu, wybacz, że nie mamy jako takich pięknych podarunków jak pozostali goście, jednak nie wiedzieliśmy, dlaczego tak naprawdę tutaj zmierzamy, nie wiedzieliśmy, że twoja piękna córka bierze ślub. Inaczej byśmy w tak pustych rękach tutaj nie przybyli, nie kalali twych oczu naszym widokiem. Jednak chcielibyśmy ci jednak i tobie, twojej córce i przyszłemu obecnemu zięciowi wręczyć jednak choć dobre słowo z naszej strony, dlatego przygotowaliśmy mowę weselną. Jeśli pozwolisz, chcielibyśmy ją wygłosić. Wydaje mi się, że w tym momencie dostrzegacie, jak cień uśmiechu przechodzi przez lico Milesa Coltona. Kiedy Moki zaczyna wygłaszać tę mowę, zbijając się po prostu na wyżyny swego uroku osobistego, Miles zaczyna szeptać coś kluanie. Wydaje mi się, że wy podeszliście tutaj wszyscy, no jako to jest prezent od nałogi, więc to jest w dobrym tonie. Tak mi się wydaje. Miles zaczyna coś szeptać kluanie przez jakiś czas, w momencie, w którym Moki wygłasza tą mowę, to jest dosyć ładna, dosyć długa mowa. Dwa sukcesy, no to nie jest byle co. Ale w pewnym momencie kluana kończy słuchać Milesa i zaczyna coś szeptać ojcu. Jego oblicze Bana Hogaka coraz bardziej tężeje. W pewnym momencie unosi rękę, przerywając ci Moki. A zatem przyszliście obrazić mnie tutaj brakiem podarunku. Dostarczycie no. Więc choć rozrywki mej córce, której tak bardzo potrzebuje. Kluana klaszcze w łapki. Hogak dotyka czegoś na tym swoim panelu. Zanim ten stal w ogóle się wysłowi, pod waszymi stopami otwiera się zapadnia. Nie mogłem sobie odmówić wysłania was na arenę. Igrzyska chatów, czy zacząć? Chciałbym zobaczyć w takim razie, skoro to są igrzyska chatów, test akrobatyki. Jak dobrze wylądujecie? Akrobatyka. Ja już widzę, jak bardzo jestem. Teraz to ja mogę skakać. To jest, tak? Wtedy. Słucham? To jest atletyka? Nie. Akrobatyka. 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 Jest coś akrobatyki takiego? Ale tu nie ma akrobatyki. Właśnie też nie mogę znaleźć, jak było coordination, Boże, coordination. Coordination. No właśnie. Uh-huh. Powaliło mi się z dedekami. Na ile fioletowych? No wydaje mi się, że ze 3. Bocz się powiesił. Chyba bocz się zrobił. Który? Teraz dopiero zaczął rzucać, ale tak to się wcześniej zwiesił. Kostkowy. Chyba już wszystko Tak, wszystko rzucił. Chyba wszystko. Tak no, w takim razie no najgorzej IG, który wylądował bardzo nierówno i chciałbym, żebyś sobie odpisał obrażenie. Jasne. I do najbliższego testu będziesz miał czarną kostkę. Oczywiście. Za to bardzo ładnie wylądował Finn, bardzo ładnie wylądowała Moki
chociaż też trochę się potłukła i czujesz ten niesmak, że Hogak ci przerwał mowę, więc do najbliższego testu będziesz na czarną kostkę. Z kolei Den Stal wylądował plackiem, więc w momencie, w którym będziecie zaczynali walkę, a jest to jakoś mniej więcej teraz, będziesz po prostu zaczynał z leżenia. Dobra. Właśnie a propos, bo jak wchodziliśmy na wesele, czy broń została nam zabrana, czy broń została nam zostawiona? Nie. Broń została wam zostawiona, jesteście z tym, co wnieśliście na wesele. Bez problemu. Możecie się swobodnie zbroić, ale za chwilę, ponieważ jest to dla was jednak bądź co bądź zaskakujące. Więc chciałbym zobaczyć od was test inicjatywy na Vigilance. Przypominam, że rzucamy to bez trudności. Fajne ta animacja, jak się zaczyna. Nie. Dobra, wszystko rzuciło. Wszystko rzuciło, tak? Mhm. O, słuchajcie. Przemyślnie ukrytych w ścianach tejże areny, no to jest takie okrągłe pomieszczenie z jednym w zasadzie wejściem i po prostu są klatki wprawione w ściany wszędzie naokoło. Na was patrzą z góry po prostu widzowie, goście, a z dwóch stron pola walki na arenę zostają wykurzone dwa duże stworzenia. Jo. Jak to? Jak to wygląda? Oni z nas z góry patrzą? Oni na was z góry patrzą. I czy jak ta duża klapa musiała być? No taka, powiedzmy, że 5 metrów na 5 metrów. Okej. Okay. To ja was teraz dojadę odrobinkę i rzucam inicjatywę stworom. To są oczywiście aklaje, niektórzy z was mogą aklaje kojarzyć. To bardziej zaprawieni w bojach podróżnicy. Wyscy w, wyscy aklaje. Tego co widzę. Jak Mei się wydarzerowały kości, to nie jest jako, że na końcu? Tak jest, bo old dice have tam są tam. I trójka z was, aklaje i ostatnie. Tak wyglądają akleje, rzuciłem na tym, na wojnę. Tak, jest to rodzaj drapieżnego pajęczaka. Dobra. Mam spisane, możemy lecieć. Jaki ręcz od nas? No wydaje mi się, że w tym momencie to ze średni. Na zdrowie.
Przepraszam, dzięki. Mogę zacząć? Dobra, leć. Patrzcie, po co mi były te ręce. Skracam do bliskiego. Dobra, to jest manewr. Będzie napierdalał pięść. Będziesz napierdalał pięścią, bo musisz mieć broń. Dobra, to wracam. Ja to musisz się zastrejnować, żeby wrócić. Dowalisz, już nie wracam. No dobra, przemyśl, co robisz. Musisz wyjmować broń, byłeś zaskoczony. Wyjmujesz broń i strzelasz z biodra. Ale żeby się jeszcze strejnuje, żeby się tego przycelować. Okej. Okay. Czyli denerwujesz się, żeby przycelować. Spodź się zatem o dwa. A Klaje, jako dość duże i dość drapieżne stworzenia, są adwersarii 2. Więc jest to test twojego strzelectwa na dwie czerwone kostki. O! Uła! Dobrze, słucham. Ile to już będzie? Już liczę. Czemu mam wrażenie, że on sam porobi tego jednego? 26, pierś 4. I kryt. Dobrze. Nie porobił. No trudno. Czyli... tracę jeden z moich dwóch czarnych żetonów. Jej. Jupi. Słucham, drugie z was. No to ja wstanę. Wyciągnę broń. Mogę się zestresować, by strzelić? Wyciągniesz broń. Nie musisz się stresować, żeby strzelić, chyba że chcesz przymierzyć. Znaczy nie, bo wstawałem, więc podejrzewam, że wstawanie to też... Wstanie jest praktyk. Manewrem, więc zestresujesz się, żeby wyjąć broń. A, i strzelić. Dobra, i no wtedy tak. Strzelisz. Tej dobra, kolejności. To tak zróbmy. O dwa, więc spodź się, o dwa. Mhm, i to będzie ranged light. I to też będą na dwie fioletowe, czy? Na dwie czerwone nawet. Okej. Okay. Yellow, green, green, red, red. Nie trafiam. Trzecie z was. Mogę, bo będę miała niebieskie, bo później już nie będę miała. Tak, pucz, jak będziesz miała, to leć. To akurat bardziej się opłaca, żeby IG poruszył się ostatnio, ze względu na to, że on bije w mele, więc lepiej jest, żeby one do was podeszły. Dobrze, czyli tak, wyciągniecie broni to manewr, przycelowanie to kolejny manewr, więc dwa stresu. Tak jest. I twoje strzelectwo na dwie czerwone. Okej. Okay. I dwie niebieskie za to, że chciałbym strzelać w to samo, co Flynn strzelał. Dlaczego dwie niebieskie? Jedna niebieska. Dwie, bo mam już dwie za to, że strzelam do oponenta, który się nie ruszył. A, to prawda. A niebieska za co? Dwie niebieskie mam za to, że jeżeli się ktoś nie ruszył, że mój przeciwnik się nie ruszył. Ona ma drugi poziom quick strike'a, więc ma dwie niebieskie. Drugiego quick strike'a, więc mam dwie niebieskie i plus jedną z jeszcze przycelowania i mu na dwie czerwone podmiotowanie. Powiedz mi, okej, Mokia, ty nie masz quick draw też przypadkiem? Nie. Okej, czyli musisz się zestresować, żeby... Więc muszę, tak. Tak. Ale quick strike, drugi poziom jak najbardziej. Ale dobra, tylko jeszcze i to będą, jak jeszcze przymierzasz... To są trzy niebieskie. Trzy niebieskie. Dwie czerwone trudności. I moje strzelanie. I advantage to było V. Tak. Dobra. Duże V tu. Ale to i tak się ładnie policzy. Dobra, strzelałeś w tego samego. W tego samego. Więc dostał za 9 pierwsze 2. Okej. Okay. Co robisz z triumfem? Co można robić z triumfami? Różne fascynujące rzeczy. Już
podać ci przykład. Możesz zażyczyć sobie, żeby na triumfie walnąć kryta, dać kostki kolegom, możesz sprawić, żeby trudniej atakowało się Aklajom, możesz sprawić, żeby IG się łatwiej biło. To niech IG się łatwiej bije. Okej, okay, czyli IG do najbliższego testu będziesz miał jedną zieloną upgrade'owaną przez triumfalny strzał Boki. Którogokolwiek, czy w tego, w którego Moki strzelała? W tego? Twój dowolny test. Okej, okay, dobra. A any allied character next check. Super, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że zasadnym byłoby, żeby Aklaj pierwszy odtuptał tutaj was. O kurde. Cwaniaki, cwany tajemczaki. I wydaje mi się, że swoją wielką tą szponą, tą ostrą odnóżą, pamiętacie scenę z ataku klonów z wielkiej areny, jak on Obi-Wana kosił? To jest w tym momencie coś takiego właśnie mniej więcej celowane w Blina. Cztery czarne. Myślał. Pyk. Wow. To jest 12 Pierce 3. No dobra. I chciałbym, żebyś leżał. Ponieważ... Dobra, a ja jego trety mogę też wykorzystać? Tak. To ja też mogę powiedzieć, żeby leżał. Okej, okay, w takim razie pada na ciebie. No i fajnie. Leżycie na sobie. Doskonale. Podcina cię po prostu, ale też tym samym traci równowagę i pada na ciebie. Drugi Zaklajów. Dla odmiany podejdzie od drugiej strony. Zaatakuje Dena Stala. Ten o wiele mniej ranny. I zaatakuje cię z kolei swoją szczęką zębatą. Ten. Dawaj, dawaj. A dwa ataki, jeden pazurem, drugi szczęką, więc... Ty masz jakiś defense? Nie. Długo myśli. Świetnie. Więc to będzie 7 obrażeń. Dobra. I kryt. Dobra, to czekaj, to mi zostało 7, to mi 8. Jesteś by any chance durable? Jeszcze raz, co? Ty jesteś durable? W sensie, czy masz cokolwiek, co zmniejsza ci krytyki, które dostajesz? Nie. Z tego, co wiem, to nie. O. Czyli w następnej turze musisz poruszyć się jako ostatni. Dobra, okej. Okay. Poruszyły się Aklaje, więc słucham IG, który nie ruszył się jako jedyny. To ja bym chciał niego Twitterem po pierwsze wyciągnąć moje śmigiełko. Wpaść w niego z tego śmigiełka. Którego? Tego, co chyba Flina dziabnął. Dena dziabnął. Dobra, wpadasz w niego. Poza tym, że jest Adversary 2, dość gruby pancerz i te nóżki szablate dają mu jeszcze defense melee 2, więc atakowanie go to będą dwie czerwone i dwie czarne. Dobra, czyli dla mnie jedna czarna. Bo obniżasz. Dwie czerwone. Tak, bo obniżam. To zostaje. Jak zupgrade'uję wszystkie żółte kostki, to dostaję zieloną. Tak. Dobra, to zupgrade'uję z Frenzied Attack. Jeszcze nie wykonałem manewru. Ale bo broń wyjąłeś quick drawem, ale musiałeś też, wydaje mi się, że podejść, bo on był w zwarciu
z Denem, a ty z Krótkiego musiałeś wejść z nim też w zwarcie. No dobra. No to w takim wypadku zrobię no to... chyba tylko tyle. No, no ja i dostanę ja niebieską. Tak, i dostanę niebieską, bo mam akurat broń. Tak jest. Tyle. No super. No to tygodniasz. Będzie triumfy gdzieś rzucają. No. To będzie 13 obrażeń Pierstwa. Dobrze, doskonale. I chyba wolę go skrytować. Z triumfu. Krytuj w takim razie. On obniża krytycznie? Nie. Dobra. Jakkolwiek nie byłby durable, jest... Okej, okay, czyli zwiększy się... Końcu porządny kryt. Tak, jest to bardzo dobry kryt, bo ranisz go bardzo dotkliwie. Na tyle dotkliwie, że jemu ciężko się poruszać. I biorę sobie dodatkowy manewr i ustawiam się w defensive stance. Zaraz. Dobrze, dodatkowy manewr bierzesz... Ze Strain'a. Dobrze. Czyli no wydaje w sumie na to 3 Strain'a. Druga runda. Den Stal musi poruszyć się ostatni na mocy swojego krytyka. Aha. Mogę pierwszy? No to dajesz. Czy jest taki coś co w tym systemie? Czy pierwsze, czy da się radę stąd wyciągać? Pewnie tak. A czy jest szansa w tym systemie, żebym mógł go ujeżdżać? Tak, ale będzie to trudne. Robimy tak. Dobrze. Chciałbym więc, żebyś najpierw, zanim cokolwiek, ponieważ on cię trochę sobą przygniata, to na pewno będą dwa manewry, żeby z niego wyjść, od niego. Albo nie, wiesz co, zrobimy to inaczej. Chociaż w sumie nie wiem. Na pewno wsiądnięcie na niego to będzie manewr również. Chyba, że masz taki talent jak Let's Ride, a prawie na pewno nie masz. Na pewno. Nawet jako Koreańczyk. Więc wygrzebanie się spod niego... Zróbmy tak. Wygrzebanie się spod niego będzie twoją akcją testem atletyki. No dobra. Trudność tego testu to będą 3 fioletowe kostki. Ja chciałbym poświęcić punkt ciemnej strony, żeby jedna z nich zamieniła się w czerwoną. Atletyki? Ja nie mogę koordynatem, żeby tak się ślizgać? Wydaje mi się, że musisz raczej mięśni użyć. Znaczy teraz to sztuczny kłap, nie mięśni. No. Nie takie rzeczy się robiło. No strzelałeś mi w brzuch, więc... Będzie mu to jeszcze długo wykonać. Strzelaj tak, jakbyś chciał Denowi wystrzelić dziurę w brzuchu już, i będzie dobrze. Już. Nie zapominamy sobie. Okej. Okay, na ile? Czerwona i 2 fioletowe. Nie. Jakby trzyma cię pod sobą. Tak, daj. Drugie z was. Oki lub IG. Mogę być ja. To teraz będzie na ile trudności powtarzanie rzutu? W sensie nie wiem... Będziesz chciała strzelać, tak? No, ty nie wiem, czy się po prostu nie przemieści, żeby lepiej. W tym momencie jesteś w krótkim zasięgu od Aklaja, jednego i drugiego, więc test będzie tym prostszy. Będzie to strzał na czerwoną i fioletową. Dobrze, więc tak zróbmy, tylko ja sobie po prostu manewrem przyceluję. Mhm, dobra. Przymierzasz, obecnie w którego? W tego samego, ten sam. I w tego, który ten. Leży na flinie. Tak. Dobrze. Dołóżmy tam zatem jedną czarną jeszcze, ze względu na to, że on leży. Jest olbrzymi, ale takie są niestety zasady. Dobra. Dobra, rzut.
Właśnie, a za to, że z olbrzymi są jakieś bonusy do trafienia? Nie, w waszym przypadku. Okej. Okay. Jest za mały, żeby to się liczyło. Większy od was, ale za mały, żeby to się liczyło. Okej. Okay. Dobra, to dostał 10 plus 2. Super. Oj. IG zatem w zwarciu z tężnym przeciwnikiem. Dobra, potrzebuję jednej ważnej informacji od ciebie. Jak wszedłem w poprzedniej rundzie w Defensive Stance, to czy on mi działa do końca tej tury, do końca tego bloku? Czy on się anuluje w momencie, kiedy ja wchodzę w akcję? Guarded Stance, ale chodzi ci... Nie, ty masz Defensive Stance, ale to jest osobny manewr, nie? Mhm. Okay. A co mówi opis? Once per round may perform defensive stance maneuver and suffer a number of strain to upgrade difficulty of all incoming melee attacks by equal number. Strain suffered this way cannot extra ranks in defensive stance. Until the start of the character's next turn, czyli w momencie, w którym teraz zaczynasz swoją rundę, defensive stance się kończy. To niepotrzebnie się przepaliłem, no nic. Tak, teraz może stanąć, bo... Ja w takim wypadku... Celowo. Zaczęło cię trochę przerywać, też od razu powiem. Troszeczkę, ale zaczęło. Ja przyceluję z manewru, tylko który mam. Podbiję sobie... Frenzy Attack. Moja walka. Dwie czerwone, dwie czarne, przypominam. Jasne. Modu. I jest. O, Whisper. Fantastycznie. I lajki. Chciałbym, żebyś nie. Wiesz co? Ja wykorzystam ten Disper, żeby w tym momencie, poza swoją kolejką, ten leżący na Flinie Aklaj wstał. W tym momencie. Okej? Okay? Jasne. Zlicz mi proszę obrażenia. Oczywiście, to jest... 16, obrażeń Pierce 2. No i za 3 odpalę dodatkowy manewr i defensive stance. Za 2 odpalam dodatkowy manewr, a za 1 defensive stance, tak? No bo muszę zaferować strain na tyle, ile mam poziomu. Tak. Dobra. Okej. Okay. I teraz Aklaje. Pierwszy Aklaj poruszy się ten z tobą. On ma upgrade'owany test siły, żeby cię uderzyć. I ma minusowe kostki. Nie, to jest increase. Nie upgrade, tylko increase. Będzie cię atakował na 3 fioletowe. Wiesz co, tutaj jest napisane upgrade difficulty. Agonizing wound. The target increases the difficulty of all brown. A, dobra, bo ty patrzysz, na krytyka, ja mówiłem o defensive stance, przepraszam. Tak, ale ja patrzę na krytyka. Więc. Ale tak, z defensive stance na pewno dostaje jeszcze upgrade. Więc. Tutaj to. I. O, twój defense? Zero. W takim razie. Nie dodżuję. Nie dodżujesz. Nie dodżuję. W takim razie następuje atak szponiastą łapą. Gdybym był złośliwy, a trochę jestem, to powiedziałbym: destroy a piece of equipment carried by target.
No to jaki piece of equipment mi niszczysz? Biorąc pod uwagę, że twój tak naprawdę jedyny piece of equipment to jest twój mieczor. Nieprawda, mam jeszcze zbroję. Ty masz zbroję? A, płyty pancerza. To są chyba płyty z laminatu, nie? Nie, to jest kawałki egzoszkieletu jakiegoś robala. Chitin armor. Nie wiem, jak się czyta. Chitin. A, chitin, tak. Dobra, czyli masz hitin. No to wydaje mi się, że to jak najbardziej przebija po prostu twój pancerz tym atakiem. Niemniej do obrażeń liczy się jeszcze soak po staremu. Dobra, to ile? To destroy, to znaczy, że urządzenie jest po prostu nieużywalne. Czyli to spada na ten czerwony paseczek w karcie postaci? Coś w tym rodzaju, no. Dobra. Słuchaj, to jest 11 damage pierce 3. 11 damage pierce 3. Będę jeszcze stał. I w wyniku tego 11 damage pierce 3 spada z ciebie zbroja, czyli stajesz się bardziej miękki. Na zero jestem, równo. Okłamam cię. Zero. Trać przytomność. Tracisz przytomność w takim razie. Przytomność, no. Drugi zaklajów, ten, który wstał, będzie atakował Flina, który pod nim leżał. Flin wstał, co prawda, bo się wyczołgał. Nie, gówno. Nie wyczołgałeś się. No nie. Nie. A zatem następuje atak. Bonem. Cztery czarne. Oczywiście. Dodatkowo błękitna, ponieważ leżysz. I co, cztery kryty? O Jezu! Lecimy. O Jezu! Kiedy dwóch fajterów z twojej drużyny leży. Nałoga! W ten sposób się rozpada. Na kawałki. Posłuchaj. To jest jakieś 15 damage Tears 3. No. Czy ty po tym stoisz? Ledwo. Bardzo ledwo. Dobrze. W takim razie chciałbym wykorzystać dodatkowo te triumfy. Pierwszy, żeby cię skrytować. Drugi, żebyś upuścił broń, którą dzierżysz. I trzeci, żeby upgrade'ować dodatkowo test Dena, który będzie teraz następny nadchodzący. Uwaga, krytuje, jest to twój pierwszy kryt, tak? No tak. To trochę spaprałem w takim razie, bo mogłem ci to jeszcze zniszczyć, ale nie będę taki. Nie, okej, w takim razie upuszczasz cokolwiek trzymałeś i to gdzieś tam zostaje po prostu odrzucone, kiedy próbujesz się zasłonić tą metalową ręką z tym pistoletem. Aklaj siecze cię tą swoją nogą, to zostaje gdzieś tam odrzucone w piasek. Ledwo żyjesz, ale żyjesz. Ja chciałem trety wykorzystać, żeby dostali czarną i do następnego niebieską. Dobrze, czyli teraz będzie ten. Ulecz mnie, proszę. No, tak trochę ciężko mam cię uleczyć. Ten, jesteś w zwarciu z jednym zaklajów. Od drugiego jesteś w krótkim. Co chciałbyś zrobić?
Zastrzelanie w zwarciu, jaki to był ten? Zastrzelanie w zwarciu, biorąc pod uwagę, że ty masz jeszcze... Do tego w zwarciu będziesz strzelał na 3 czerwone, do tego w krótkim będziesz strzelał na 2 czerwone. Dobra, to strzelam z tego w krótkim po prostu. Obracasz się szybciutko i spod pachy strzelasz ze swojego blastera w Aklaja, który właśnie znęca się nad Flinem. No. Czy były 2 czerwone? 2 czerwone. Aha. Aha. Bądź się powiesił. Dajmy mu chwileczkę. O, już jest. Sporo osób dzisiaj gra, więc... Trafienie! Słucham tego damażu. To jest całe 7 damagu. Bez żadnych piersów. Bez żadnych piersów. Dobra, żyję. I na tym kończy się druga runda. Zacznijmy trzecią od waszych 3 poruszeń. Mogę pierwszy? Ja pytanie, czy jeśli chcę leczyć, to czy jakiś okazyjny będę miał od Akleja? W tym systemie nie ma ataków okazyjnych. To chciałbym na szybko zacząć skleca. No nie, bo to na szybko to mi nie wyjdzie. Klecenie z Flina. To musiałbyś faktycznie podejść do niego manewrem. Mając gdzieś tam te swoje opatrunki i poświęcić akcję, żeby zrobić test medycyny. Dobra, to zróbmy tak. Medycyna, moja kochana medycyna. Jak ty tam miałaś skillsy? Albo możesz po prostu poświęcić 2 manewry, żeby wbić mu steampaka. Nie, uleczmy go, bo ty jesteś prawie na zero, nie? No. No to wydaje mi się, że to będzie... Ja mam poniżej połowy. No właśnie, że to będą przynajmniej 2 czerwone trudności. Wydaje mi się, że także z czarną, biorąc pod uwagę, nawet 2 czarnymi, biorąc pod uwagę, że tam stoi, kurwa, Aklaj tuż nad wami. Dobra, czyli 2 czerwone i 2 czarne. 2 fioletowe, 2 czarne. I niebiesko, bo ci dałem. Następnego ruchu. Znaczy w niebieską zużyłem do strzału, więc... A no tak, bo strzeliłeś, dobra, nie zauważyłem. Czyli 2 fioletowe, 2 czarne, dobra. Składasz Flinowi 3 punkty życia. Czekaj, nie 3, czekaj. No, bo ty jesteś Master Sargeon. 3, 4, 5... 5, 6 punktów, 7 punktów życia. Okej, okay. Czyli... wślizgiem po prostu koło niego. Ty masz już ten taki samoprzylepny opatrunek, który przybijasz mu gdzieś tam do brzucha, żeby zatamować krwawienie spowodowane ostrym pazurem Aklaja. Drugie z was. Mogę ja? No dajesz. No dawaj. Aklaj wstał, więc możesz manewrem wstać. Jak daleko ode mnie jest broń? To jest tak na chwycenie ręki? Oj nie, wydaje mi się, że będzie w tym przejść. No to tak zrobimy. Ty masz quick draw. Albo idź u postaw tego. IG. Albo idź postaw IG. Ale tego bym zabił, dobra. IG też może zabić tamtego. Dobra, wstajesz, szybciutki fikoł do IG i teraz twoja mechanika na 3 fioletowe kostki. IG jest na równym zerze. Patrzę, że coś mi nie daje, jakiś temu nie mam. On się liczy jako broń? To. IG. Nie liczy się jako broń, jest osobą. Nie wolno go traktować przedmiotowo. Zawsze warto było spróbować. No nie, słuchaj, to wyobraźnie. Powiedz to Denowi, to dostanie łopatą. No. Chciałem, żebym miał 2 niebieskie, chciałbym go ratować bardziej. Dobra, już rzucam. Gdzie ja tu mam mechanika?
Jeden. Tak, leczy cię za jeden, czyli IG stoi i nawet regenerujesz mu 4 punkty strajna. To w tym przypadku chyba wydaje się kluczowe. A mogę chapnąć jeszcze stresa, żeby broń chwycić? Czy ona jest w przeciwnym kierunku? Jest nie w tym kierunku, w którym podszedłeś do IG. Możesz jeszcze poświęcić 2 punkty stresu, żeby podejść do broni, ale jeżeli nie masz quick draw, to musisz ją podnieść dopiero w następnej kolejce. Dobra, to ja podejdę. Dobra. W porządku. Trzecie z was. IG stoi. IG, chcesz? Czy działa i... Działa, ale leży. Działa, ale leży. IG chce... To ja się z chęcią ruszę, słyszycie mnie? Tak, słyszymy. Tak, dobra. Czy się podnosi? No, chyba nie mam innego wyboru, jak się podnieść i wyrąbać temu skurczybykowi. Możesz mu znażenia, tylko trudniej. Nie, tam podnoszę się i bije chama. Dawaj go. Upgrade'uję. Upgrade'uję i... Gdzie... A, co? Tutaj mamy 13 obrażeń, pierwszy 2. No i znowu zużyję dodatkowy manewr na defensive stance. O już. Aklaje teraz. Wydaje mi się, że pierwszy z rodzaju pociągnie za... Nie, zrobimy tak. Ten jeden spróbuje uprowadzić Moki, która do tej pory stwarzała najmniejsze zagrożenie. Moki nadal... Tak. Tak, to ja bym chciała powiedzieć, ha, ja mam defensa jeden. Okej, to się liczy. On cię spróbuje gryznąć swoją zębatą paszczą. To jest 10 damage. Okej. I drugi, ten, który jest ranny przez IG, spróbuje gryznąć również w plecy Dena Stala. On ma zmobilizowany. Ty nie masz defensów? Nie. Uniki? Chyba trzeba zacząć kuźwa coś brać. Nie mam. I to jest 7 damage. 7 damage bez żadnych piersów? Bez żadnych piersów. Spasz czy nie ma piersów? Dobra, stoję. Stoisz. Ostatnie z was, czyli Moki. No to mnie się nie gryzie, nie? Ja gryzę. Czy chcesz się odsunąć? No tak, obstawiam, że tak, bo przyłożenie jest ciężej, nie? Tak, to prawda. To ja bym się odsunęła. Dobra, to jest jeden manewr. Będziesz strzała na czerwoną i fioletową w takim razie. Obstawiam, że tak jest, tak się można przesunąć? Po skosie? Tak, możesz się przesunąć. Żeby nie wrzeć, dobra. W dowolnym kierunku może. Czerwona, fioletowa. Oj. No, to by było tyle ze strzelania Moki. Następny sojusznik dostaje niebieską, czy chcesz sobie odzyskać kostkę? Tak, stresu? Tak. Nie, niebieską dać. Następny sojusznik otrzymuje niebieską kostkę. Czwarta runda, wasza kolej. Mogę, ja bo mam plan. No to zabij. Nie. Chcę go ujeżdżać. O Jezu. Dobra, lubię też. Ale podniosę broń jeszcze. Manewrem podnosisz broń. Drugim manewrem wspinasz się na grzbiet Aklaja, tak? No tak. No tak. I posłuchaj, to będzie twój piloting planetary.
Na dwie czerwone. Czy mogę użyć białego żetonu, żeby zbić jedną czerwoną? Do fioletowej? Możesz, bo ja nie mogę niestety użyć przeciwko tobie, bo już nie mam żalu. No, to tak zrobię. Znaczy, jeśli drużyna się zgadza. Bardzo bym chciał, no ale dawaj. Niestety nie mogę. Dajesz. Czym chciałbym zauważyć, że to nie powoduje tego, że Aklaj jest ci posłuszny. Po prostu utrzymujesz się na jego grzbiecie, a on nie jest w stanie cię strącić. A jest w stanie dalej atakować? Aklaj? Oczywiście, że tak. Nice. Ale pytanie, czy atakować nas, czy drugiego Aklaja? Tak mówiłem, nie jest posłuszny Flynnowi. Flynn po prostu umieścił się na jego grzbiecie, co trochę uodporniło go na ataki tego Aklaja. Jeśli podejdzie do niego ten drugi i go zrzuci, no to wtedy jest to trochę inna sytuacja. Ale ten w tym momencie nie jest w stanie zaatakować Flynna. Z drugiej strony Flynn nie kieruje Aklajem. Aklaj nadal jest waszym przeciwnikiem i nadal będzie atakował was w normalny sposób. Okay. Warto zawsze było spróbować, tak. Drugie z was. ID? Tak, to ja będę bił tego typa dalej. Igo. Tym razem bez upgrade'owania kostki. Bo jesteś krótko ze stresem. Nie, no jeszcze 6, ale chciałbym mieć zapas na... 4 odzyskałeś, tak? Od mechaniki? Tak, 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 odzyskałem jak najbardziej. Pieczesz. Ciecze. Potężne damage. 15, pierce 2. To jest dużo. Za tego treta Straina? No, łyknij jednego. Dobra. Myślę, że to jest najlepsze, co mogę zrobić. I manewrem się postawię w defensji, w sensie też za jednego stres. Okej. Okay. To było drugie z was, trzecie z was. No dobra, to ja sobie postrzelam. Strzelaj. Nie w tego. Tylko nie w tego, co... Tak, co w nim siedzi. Dobrze, tego drugiego. Czerwona, fioletowa, trudność. Tak, jeszcze manewrę można przestrzelować. Oczywiście, że można. Fantastycznie. Ty na ilu adwentedża krytujesz? Właśnie, a jeszcze adwentedża nie doliczam. To jest 4 adwentedże. Na jednym. Na jednym. Czyli jesteś w stanie zadać bardzo potężnego kryta. Bo tak. Jeśli tam przecież był krytowany. Tak, więc jeśli dobrze liczę, będzie to kryt na plus 50. Plus 70. A, bo ty masz jeszcze Lethal Blowsy 2. Tak, dobra, mam pokaż. 2 Lethal Blowsy, Boże, jak to się krytowało. Wykrzyknik crit spacja plus 70 w razie. Większość przeciwników to zabija i ten nie jest wyjątkiem. Moki przymierza, wiecie jak się celuje z pistoletu, przez przedramię. Trafiasz. Aklaja centralnie w jego kaprawe, przekrwione oko. On wywala język i pada przed IG, Denem i tobą. Siłą rzeczy drugi, który spróbuje, Bóg mi świadkiem, że spróbuje zrzucić z siebie Flynna testem swojej atletyki. Jaką atletyką może się pochwalić Flynn? Jedno żółta i dwie zielone. A jakoś defens? Nie, defens się nie liczy. Z sukcesem, więc tylko strąca cię na piasek. Bez szczególnych obrażeń, po prostu strąca cię z kart.
I ostatnie z was, które się jeszcze nie ruszało, był to chyba doktor Den. Tak. I doktor Den chce przycelować i strzelić. Proszę. Przycelowanie to była niebieska, nie? Tak. Tak. Ranged light. Jakie będą ten? Jesteś w krótkim zasięgu, czerwona i fioletowa. Trafiasz. To będzie, już ci mówię, bo to będzie jeszcze kryt, na pewno. Okej. Okay. To też będzie zbytowany. To jest drugi kryt tego Aklaja. To będzie 7 obrażeń i kryt. W takim razie rzuć kryt na plus 10. Chyba, że masz Little Blows jakiekolwiek. Nie, nie. Rippled. To znaczy, że odstrzeliwujesz w łapkę. Nóżkę. A w zasadzie on jest owadem, więc ma pancerz chitynowy i po prostu przestrzeliwujesz mu jeden ze stawów, przez co ciężko jest mu tą nóżką poruszać. To jest akurat ta od atakowania, na szczęście ma takie dwie. Bo to jest zwierząt. Kolejna runda i wasza kolej. No to mogę ja dać. Uprawię mu. Opraw mu. Jeśli przymierzasz, jest to taki sam test. BRP. I to jest 6 obrażeń tylko. I dam następnemu niebieską. Okej. Okay. Następna osoba. To ja jeszcze. Graj. IG może, bo IG to lepiej wejdzie IG. A, no to IG dawaj. To ja manewrem się zbliżam do zwarcia. I klikam. Jeszcze jedną ode mnie niebieską dorzuć. Ja wziąłem dwie, wziąłem jedną swoją i drugą od ciebie. A. Fu. Ja bym ukrytował z jest. Tak, tak, tak. Tak dokładnie będę robił. To są... To jest trzeci kryt tego stworzenia. 14 damaga. Do twojego ewentualnie Lethal Blow'a, Vicious'ów i wszystkich jeszcze dolicz 20. Oj. No oj. No ale dobrze, no jest. I wykorzystałem jednego Triumfa, z drugiego chciałbym go przewrócić. Okej. Okay. Biorąc pod uwagę, że ma uszkodzoną łapkę, przewracasz go stosunkowo łatwo. To było drugie z was, trzecie z was. A ile obrażeń w ogóle? Właśnie. Słucham? Ile obrażeń wydałeś? 14. Pierz 2. Tak, 14 pierz 2. Nie wstaje. Próbuje, po czym nogi odmawiają mu posłuszeństwa, pada na piasek, krwawi mocno, żyje, ale jest już na tyle osłabiony, że nie wstaje. Wiesz co, ja jako lekarz po prostu nie chcę patrzeć na jego cierpienie, chcę go dobić. Dobrze, to robisz bez większych prób. Życie z góry. Gniewny jękopisk. Zdaje się, że Kluana nie była do końca zadowolona z widowiska. Jeżeli nie chcecie za chwilę zostać tutaj zasypani jeszcze łowcami nagród, albo być może jakimś gorszym stworzeniem, to proponowałbym salwować się ucieczką. No to ja zbieram, nie wiem, flina i zbieramy stąd. A nie wiem, tam. Jak zapewne zwróciliście uwagę, w górnej części pomieszczenia znajduje się wejście, krata. A powiedz mi, czy my przez tą dziurę widzimy, jak oni mieli? Widzimy Milesa albo tego, Hammonda? Widzicie. Przez jakiś czas w trakcie walki była to ponura satysfakcja, zwłaszcza kiedy IG padł i wszystko wyglądało na to, że poumieracie tutaj po prostu ponad Aklajów. Ale wy swobodziliście się z tych tarapatów z właściwym wam wdziękiem. I teraz jest im zwyczajnie głupio, że jednak jeszcze żyjecie.
To ja chciałbym, wiesz, zanim zaczniemy uciekać, odwrócić się, uśmiechnąć się od ucha do ucha i, wiesz, tak teatralnie się ukłonić. Dobra. Słuchajcie, krata jest zamknięta i tutaj jakiś test umiejętności komputerowych, tudzież złodziejskich, żeby ją otworzyć. Cholini, ile masz. Ewentualnie zwyczajna chamska atletyka, żeby po prostu dźwignąć ją do góry. No to ja bym chciał to zrobić. Proszę to bardzo, IG wytęża swoje łapki metaliczne. To jest test twojej atletyki na 3 fioletowe kostki. No i bardzo fajnie. Z sukcesem, zostajemy się jeszcze o jeden. Po czym dźwigasz tę kratę. Szybko, szybko. Przepuszczam tą kratę, przepuszczam załogę i tą kratę rzucam w ziemię po prostu, nie? Na tyle, na ile trzeba i lecę za nimi dalej. Dziękuj, je. Gdyby nie to, że oszukiwał, to bym z nim nie przegrał. To wszystko przez tą rakietę. Dziękuj mi, gdybym nie postawił Flina, to byśmy oby wszyscy, że nie żyli. To dobra. Flynn też się przewrócił. Nie widziałem, miałem wyłączone sensory. Tu nie jest bezpiecznie, prawda? Idziemy. Jak jest tutaj ciemno, to ja mam tą ładowaną rację. Masz, ładowaną rację sobie. To jest taki typowy korytarz jak piwnica w bloku. Odpalam tą latareczkę i czekam na kotki w piwnicy. Latarka na kotki. Dobra, słuchajcie, pod pałacem pana Hogaka ciągną się takie tunele, trochę techniczne, trochę serwisowe, trochę służące różnym celom, nie wiem, karmieniu tych zwierząt chociażby. Przebijacie się przez nie. Panuje tutaj oczywiście dosyć przyjemny półmrok. Fakt, że żyjecie, jest na pewno dobry. Oczywiście warto byłoby chociażby szczątkowo spróbować się opatrzeć dla tych, co mogą, bo no niewątpliwie, jeżeli zostaliście w tym momencie także zniełaskawieni przez Hogaka, on może wysłać za wami jeszcze swoich przydupasów, a z tego, co o nim już zdążyliście dowiedzieć, Hogak uwielbia polowanie. Co prawda sam nie ruszy się ze swojego stołka, jest na to zbyt atem, ale wyślę na pewno łowców, żeby tropili was podobnie jak tropili Muchisa. Przedki. Tak, ja bym na pewno chciał siebie połatać. Trochę. To na ile to będzie? 2 fioletowe? Jesteś poniżej połowy? Czekaj. Kurde, głupia. Co to jest? Będą 3 lub 4 fioletowe. Czyli będą 4, bo jestem poniżej. Uła. Oj nie! Oj. Ewentualnie z tym paczki. Dobra, kto tam jeszcze jest? Tak. Powyżej połowy? Ile mi uleczy? 7? Wtedy ci uleczyłem 7. No to jestem powyżej połowy. Czyli 3 fioletowe. Czyli jedna fioletowa. Jak jest powyżej połowy, to jedna fioletowa. Czy miałem 4? Bo leczyłeś sam siebie i byłeś poniżej połowy. A. Plus 4 to jest 8 i 3 punkty stresu. W sumie jakbym był się tak uparty, bym mógł swój rzut przerzucić. No jakbyś się uparł, to byś mógł. Dobra, przerzucę siebie. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak mi Flynn podniósł, to może mnie jeszcze złatać? Tak. Flynn potrzebuje małego spawania. Dobra, 2 stresy sobie zwrócę chociaż.
Dobrze. Stawiam, że dospawać tą dziurę w zbroi teraz nie ma możliwości. No na pewno ci jej nie naprawi tutaj. Nie jestem pewien, czy w ogóle jest w stanie ci ją naprawić. Dobra. Trzy. Nice. Dan, ty chcesz Moki też łatać? No jak się potrzebujesz? No, jestem na połowie HP-ków. Na równo połowie? Tak. Okej, okay, jak jesteś na równo połowie, to to jest nadal jedna fioletowa. Sześć. I cztery punkty stresu. Okej. Okej, okay, słuchajcie. Przebijacie się korytarzami. W pewnym momencie, słuchajcie, przechodzicie do sali, która wygląda na coś w rodzaju to trochę kuźnio warsztatu. Bo z sufitu na takich rzeźnickich hakach części droidów, jakiś stół montażowo-techniczny, w tej chwili chłodny piec hutniczy, który służy, zdaje się, że do zatapiania droidów dosyć niepokornych, jakieś przypalarki, jakieś wypalarki, jakieś wycinarki, jakaś suwnica. Wchodzicie tutaj, jest ciemno, kiedy nagle, ni z tego, ni z owego, zapala się tutaj światło, takie jarzeniowe fosforówki przy suficie. Momentalnie robi się tutaj jasno, aż musicie zakryć oczy trochę. Otwierają się drzwi do tego warsztatu, nie te, którymi tutaj weszliście, tylko jakby od drugiej strony. I tam, za tymi drzwiami, jest widoczna Sapoba. Wasza. Dobra. Co się stało, internet, czyli co się stało? Zapaliły się jarzeniówki i co? Zapaliły się jarzeniówki i Sapoba do was wyszła. A, sama? Sama. W aktualnym statusem prawnym to nie jest nasza zabraczka, tylko zabraczka Hokaga. No dobra, zabraczka Hokaga, w zasadzie to zabraczka Kluany. Wiedziałam, dobra. Wiedziałam, że was tutaj znajdę. To dosyć charakterystyczne miejsce. Miałam nadzieję, na szczęście się udało. Mamy wiele czasu. No to zawiewamy. Dobra, pokaż mi, gdzie ty masz ten chipa. Pokaż mi swojego chipa. Na no. Karku. Odwracaj się. Okej, okay, słuchaj, ona się odwraca, gdzieś tam, wiesz, przykuca czy przyklęka. Czy to będzie bolało? Trochę. Wszystko od niego boli. Trochę, ale jest delikatnie. Okej. Okay. To będzie twoja medycyna. Ty już, wydaje mi się, że przeprowadzałeś taką operację, więc do twojej medycyny doliczyłbym dodatkową niebieską kostkę. Ale musicie się spieszyć, więc będzie to więc będzie test tym trudniejszy. I chciałbym wykorzystać przeciwko tobie punkt ciemnej strony. Ostatecznie będzie to dodatkowa niebieska, czerwona i dwie fioletowe. RPP. Mogą mnie przerzucać. A czekaj, bo jakiś skisa, na którą sobie mogę obniżyć ewentualnie jeszcze. Sprawdzaj, to jest ważne. Tak, mogę. Mam dwa stresy. Łapię i mogę difficult of medicine change by one decrease. Decrease. Czyli tracisz tak. Tę czerwoną kostkę. Są tylko trzy fioletowe. To i tak łatuję. Dobra, dwa stresu. Słuchaj, rozcinasz jej kark. Ona krzywi się, trochę wierzga. Robisz to bez znieczulenia, praktycznie na żywca. W zasadzie przez to jej poruszenie ten chip zagłębia się bardziej w ciało, jest wciąż widoczny, ale żeby go wyciągnąć teraz, musisz na pewno sprawić jej tym dotkliwszy ból. Możesz powtórzyć test tej medycyny, ale teraz już na cztery fioletowe. To weź sobie białą, jeżeli chcesz. Tak, teraz to może użyć punkt mocy. A mogę użyć punkt mocy, żeby to się po prostu udało? Dobrze. Po prostu zużyję punkt mocy, żeby to się po prostu udało. Dużo masz na ten punkt mocy. Sięgasz swoimi szczypcami,
wyjmujesz, wiesz, tak, to teraz to zaboli, tak? Potem szarpiesz, ona krzyczy. To jest naprawdę przeraźliwy krzyk. Ja go nie zasymuluję, no bo nie jestem jedynym domownikiem w domu i to mógłby już przeskadać, biorąc pod uwagę, że jest po pierwszej. Papieska godzina, w papieskiej godzinie się nie krzyczy. Bo poza tym kotki bym przestraszył. Ale ona przeraźliwie krzyczy, ale ty masz w ręku ten mini ładunek. Kwestia gdzieś tam wyrzucenia go za siebie, czy schowania do kieszeni. Przy czym jak schowasz go do kieszeni, to jak ktoś odpali pilota, to wtedy zrobi ci krzywdę. Przemywasz ranę, zaszywasz szybciutko, Sapoba, tak wiesz, przeciera się po karku, bierze tą rękę, ona jest jeszcze umazana we krwi, no bo to jest jednak dosyć szeroka rana. Au, au, au. Dziękuję, dziękuję ci za pomoc. Dobra, idziemy stąd. Zaczekajcie. W tej chwili w zamku panuje zamieszanie, ale to nie potrwa długo. Hogak jest na tyle wytrawnym łowcą, że bardzo szybko uda mu się zebrać myśliwych do kupy i wyśle ich za nami, a tutaj będziemy bardzo odsłonięci w korytarzach. Musimy coś zrobić. Powiedz mi, czy daleko jest na arenę z powrotem? No wiesz co, nie biegliście aż tak daleko, więc to nie jest aż tyle. A co byś chciał osiągnąć? Ładunek podłożyć pod jedną z bram na arenie, żeby w razie czego wysadziła bramę i tam jakieś potwory wydostały się. To jest mikroładunek. To jest... Jeśli tam jeszcze jakieś były poza tymi dwoma tymi. Ale okay, to jest malutkie. Ale to jest mikroładunek. Słuchaj, to jest coś, co urwie ci palec. Jakby to było umieszczone precyzyjnie, zrobiło puf i po jej głowie, ale to nie ma, nie, nawet 1/4 może. To ja na razie zostawiam przy sobie ten ładunek. Wyrzuć, tak, w sensie, to, bo... To nie jest aż tak silny ładunek wybuchowy, który wywali kratę jakiejś większej bestii, tak? To jest ładunek, który dobra. Jak położysz na dłoni, to cię poparzy, jak zaciśniesz w ręce, to ci urwie pięść, ale... Jak petarda. Jak petarda, tak. To jest bardziej petarda niż faktycznie dynamit. Posłuchajcie, Sopoba podchodzi do jednego z tutaj stołów warsztatowych. Tutaj jest teraz jasno, więc widzicie, że tam na nim leży dosyć duży kształt, który ona odkrywa. I tam widzicie, słuchajcie, ja wam to pokażę w formie tokenu. Droid pająk? Droid pająk. Mieliśmy jednego takiego ze sobą na wszelki wypadek. Kiedy nas złapali, prowadzili go tutaj. Jest w tym momencie w kiepskim stanie. Widzicie wszyscy, że on jest rozłożony na kawałki. Złożenie go w tym momencie, no to wymagałoby trochę pracy mechanicznej ze strony... Wydaje mi się, że chyba Flina, no chyba, że któryś z was tam będzie chciał mu pomagać. Mamy go składać? No to składam. Jeśli go poskładasz, wydaje mi się, że będę w stanie uruchomić program, który sprawi, że wyruszy i natychmiast wyceluje się w Hogaka. To sonda asasyn, więc jeśli coś ma szansę mu zagrozić, to. No to, czyli co, asasynacja Hogaka? Aha. No dobra, no to pytanie, czy Flint to naprawia? Ja tego nie naprawię. A to jak naprawisz, to szkoda. Trzeba było pytanie chyba, potrzymaj mi piwo i... Potrzymaj mi piwo i patrz. Posłuchaj. A, okej. Okay. Żeby naprawa tego droida stanowiła wyzwanie. Więc to już będzie test przynajmniej formidable. I na 3? Formidable test to jest już nawet trochę trudniejszy. Jest na 5. Okej, okay, a powiedz mu, czy Moki może mu pomagać, to będzie miał dwie niebieskie. Wydaje mi się, że tutaj maksymalnie jedną, bo nie jesteś w żaden sposób wykwalifikowana do mechaniki. Możemy użyć białego żetonu? Możemy. Możecie, macie ich. Dobra, daję. Nie wiem. Mniejsza trudność, czy... Nie decydujcie. Co chcecie? A się nie uda? Nie, to jest to trudne. Nie zgodzę się. W tym przypadku nie zgodzę się na to, żeby to się udało.
Wydaje mi się, że mniejsza trudność będzie tak, lepsza. Mniejsza trudność będzie lepsza po prostu. No. I cyk. Wow. A skąd wziąłeś dwie niebieskie? Bo jedna mi daje zestaw, bo to... A nie, bo... Dobra, to bez jednej niebieskiej, bo to jest... Jednak nie jest broń faktycznie. A no jedna tak pomoki. Okej, okay. Jedną pomoki, ale to nie jest broń. Ale tak nawet nie. Bez tej niebieskiej ładnie weszło. Tak. Posłuchaj, szybko. To jest najszybsza naprawa w twoim życiu. Przyczepiasz siłowniki. Zdaje się, że i tak rozłożyli go na części raczej z myślą o jakimś refaktoringu czy reverse engineering tej sondy, niż żeby faktycznie zniszczyć tego droida. Więc składasz go stosunkowo szybko. Sopoda podaje swój kod upoważnienia. Droid zaświeca te swoje czerwone ślepka. Podnosi się. Droid Pająk. Cel Van Hogak Hat. Planeta Sakivana. Zwraca się. Wchodzi na schody. W tym momencie widzicie, jak tam pojawia się trzech czy czterech piratów, tych łowców nagród Hogaka. Droid wpada na nich po prostu, nie tymi łapkami, jak po prostu piłą, powalając ich praktycznie samą siłą rozpędu, ogłuszając ich, no bo jak się uderzy karkiem w ścianę, no to jest bolesne i przykre. Po czym leci po tych schodach i tylko w zasadzie po odgłosach wystrzałów, czy tego tyrkania droidowego charakterystycznego, widzicie, że on faktycznie robi tam naprawdę solidną siekę. On tam robi odwrócenie uwagi, to na takim poziomie, że aż boli. Co robicie? No to odwrót, zjechamy stąd. Podstawiam. No chyba, że chcemy biec i pomagać ubić. Nie, zwiewamy stąd. Dobra. Słuchajcie, biegniecie korytarzami, przebiegacie przez pomieszczenia pałacu, wybiegacie na parking, wciąż troszeczkę obici. I wydaje mi się, że to jest całkiem zasadne miejsce. Bo już byliście w ogródku, już trzymaliście kaczuszkę za łapkę. O Jezu, ten pijak. Tak, ten pijak. Kiedy wydaje mi się, że gdzieś tam za was po prostu strzał No kurwa, jak się nazywa podłoga parkingu? Lądowisko. No, lądowisko, dziękuję. Lądowisko i kiedy odwracacie się, Hammond Beric i Miles Colton. Tak bez pożegnania? No nie poznaję. Szczę, nie mogłem cię doczekać. I quick drawem broń i biorę w niego rozpęd. Dobra. No, ja biorę, rzucam w nich tym. W Coltona chcę rzucić tym mini ładunkiem. Dobra. Wiecie, to jeszcze zapraszamy do tańca. Zapraszamy do tańca. Rzućmy zatem do tańca inicjatywę na wigilancję ponownie. Wigilance. Jakie połamańce. Ładnie. Nawet ładnie. Tak, tylko bierz pod uwagę, że ten pijaczyna, który miał wyjść za mąż, też jest cool. On był całkiem cool. On był chyba całkiem cool, ale... Bo on jest rewolwerowcem obstawiony. No, pijaczyna jest całkiem cool. Co prawda jego kapitan jest o wiele mniej cool, ale sam Miles Colton jest super cool.
A zatem pozwólcie, że rzucę ich inicjatywę. Miles Colton. Jest super cool. I Hammond Beric. O wiele mniej cool. Więc wydaje mi się w takim razie, że będzie to ruch Milesa. Później Hammond Beric. Nie. Miles, wy, nie, Miles, wszyscy wy i później Hammond Beric. W tej kolejności. Jest kompozycja klamrowa, można powiedzieć. Pierwszy zatem Miles, jesteście w krótkim zasięgu. Wydaje mi się, że on także ma jakieś tam quick draw'y jako gunslinger. Otóż potem tak. Więc wyciąga w jego rękach dwa blastery. I uwaga, będzie rzucane z niego. Który tam mu najbardziej podpadł? Ten! Ten mu najbardziej podpadł. Ty jesteś w jakikolwiek sposób defensywny? Chyba nie. Ten stal nie ma defensa. Nie, bo wcześniej na arenie mówił, że no nie. No właśnie. Ma. Dobra. No to uwaga. Cyk. Tylko z jednego. Ty ustoisz 10 damażu. Ten stal. No tam mu może waliło, bo wcześniej mu wylało. Może. Dobra. Wszyscy wy najwyżej jego zostawią na końcu. Czekaj, dobra. O, jesteś. Słuchaj, czy ustoisz 10 damażu? Mhm. Traciliśmy go. Raz. Dobra. Zdrowaś. Mario. Łaskiś. Czy to był jakiś pierce? Nie. Dobrze mówię? Primary? Dostałeś... tak, tu nie było pierce'a. To dobrze, to zostało. W takim razie na jeden zostaje. Na jednym żyćku. To był ten gorszy ze względu na to, że ten był vicious. Dobra. W takim razie wy. Kto się porusza? Ja chcę mu oddać. Dobra. Pieter, zmutowany jesteś, bo widzę, że coś rzucasz. Wiem. Po prostu sobie wpisuję na zapas. Jest w krótkim zasięgu, więc to będzie test na jedną czerwoną, a jest adwersary 1. I ma jeden ranged defense, więc to jest test na czerwoną i czarną z twojej strony, Denie Stale. Dobra, przyceluję sobie. Dobra. Wydaje mi się, że biegliście z bronią w ręku, więc tutaj spoko. Pech. I chcę tym advantage'em dać niebieską IG. Jedną niebieską, nie, dwoma niebieskimi, bo dla konkretnego IG. Tak. Tak, to jeszcze dwoma, jeden ci... I jedną niebieską następnej osoby. Aha, ty... Okej. Okay. To kto kolejny? To by IG na to, żeby dwie pasły dla IG. Niebieskie dostanie. Tak. Walaj dziwnego. Trzy niebieskie dostaniesz. Trzy? No dwie ode mnie i trzecią teraz za to, że jesteś następną. A dlaczego dwie od ciebie? Znaczy jedno, dwie, Boże, dwie niebieskie, nie trzy, Boże, ja się pomyliłem. Tak, dobra, to... Dwa rzeczy ode mnie, dwie niebieskie dałem. No to wchodzę w ogóle. Pięknisia, skracam dystans jednym manewrem. Wchodzisz w Milesa Coltona. Dokładnie. A także defense w mele. To jaka trudność? Czerwona, fioletowa, czarna. Fioletowa, czerwona.
Serio? Bożu. To 7 adwentorczy. Oh my god. Daj mi kostki, ja go zabiję. Tak, no to dam tam 2 flinowi, znaczy 2 flinowi. Z jednej następnej sobie. To 3, no i... Bo nie mogę dublować, co nie? Nie mogę dać bonusów kilka razy tego samego. Nie można. No nie. I za 2 następne dam temu, co jeszcze nie strzelał, czarną kostkę. Dobra. I mam jeszcze 2, ale chyba z nimi nic nie mogę zrobić. Nie, odstresuję się. No, może się odstresować też. Mogę teraz ja? No. Możesz, jak nie, to ja go ubiję. Dobra, to on jest tego, w szorcie. W szorcie. No, to strzelam. Jest przycelowaniem. Czerwona i czarna trudność. Jeszcze adwentarz, bo ja mam z tego, z celownika. Opisuj, to jest duży V. No zapomniałem. Czy to jest 8? Już ci liczę, ile to jest. Mhm, prosiłbym. 24, pierś 4 i krytuję. Jeśli mówię, to będzie kryta. Jak to jest możliwe, że ty masz 20 podstawowego damażu? Ale on... Jeśli mówię. Bo ja mam jeszcze z gadżetira umiejętność point blank, co mi daje shorta i ja mam przecież jeszcze true reach, które mi damage zwiększyło. Liczyliśmy to. No tak. Kiedyś. Okej, okay, słuchaj. Za mało niebieski rzuciłem. Mam akurata jeszcze. Mówiłem, że on sam tych filmów. Wiecie naprawdę, na co nie zasługuje, a czego potrzebuje kanał Fileus Zero na Twitchu? No. Danish versus Axpil. A oni obydwoje tak kurwa, maksują? Tak, tylko że Danish mele. O jeden damage więcej. 27? Ile to było? One shot, one kill. Tak? To nawet nie krytuje. On ma tylko 20 życia, kurwa. Czy ty go zabiłeś jednym strzałem? Tak. Kojarzycie tę scenę, którą ja zawsze przywołuję w takich sytuacjach? Z poszukiwaczy zaginionej arki? Nie. To wam później pokażę. Dobra. To został się jeden siwy pan, którego też... A to mogę adwentyczami dać ci kostki, może. Dobra, to daj mi, ale ja potrzebuję jednej, bo będę miała 4. I czarną dziadkowi. Dobrze. I się właśnie stało. Ja nie mam pytań, co się dzieje. Ale wiesz, na Psach Imperium... ale na Psach Imperium, szczypało gorzej. Tak, właśnie. Tam się w ogóle boss nie ruszył. Tutaj mieli szansę. To prawda. I ten. Robale na spokojnie zrobił. Dobra, to jaka jest trudność strzelania w tego pana? Trudność strzelenia w niego to jest czerwona, fioletowa i czarna. Bo Hammond jest trochę niebezpieczniejszy jednak mimo wszystko od Milesa, mimo że gorzej strzela. Dobra. Weź się z Wahita mu zrobi. Tak, to żebyście wiedzieli, skąd są niebieskie. 2, bo się nie ruszył, 1 z przycelowania i 1 od Fina. Strzelam. No, pokaż go rewolwerówką. Tak! Ej, ale czekaj, jest jedna opcja jeszcze. No, chyba ty masz jeden reroll, nie? Jeszcze. Mogę przerzucić tą żółtą, tego blanka. No to przerzuć tę żółtą. Pojedyncza żółta za. Fantastycznie, jest to zatem sukces, trafienie zatem i 5 adwentedży. Co, jeżeli dobrze liczę, pozwala ci zadać krytyka na plus 70 i prawdopodobnie skrócić jego męki jednym strzałem. Możliwe. To ja bym to tak zrobiła, wiesz? Proszę.
A, odstrzeliłam mu kończynę. Uszkodziłaś mu kończynę. Niech będzie, że lewą. Selected okay. by the GM w końcu. Na szczęście on jest praworęczny, więc może jeszcze ty, suko, zakląć pod nosem. I... A za ile dostał? Dostał, czekaj, 8, bo tutaj nie ma więcej sukcesów. Za 8, bez piersa. Tak, 8, pierś 2. A, chyba, że tak. Pół życia za nim. I on ci odda po tym, jak cię brzydko zezwał. Dobrze, to tam defensive 1. 1, oczywiście. Nie jest w stanie strzelić dwóch pistoletów, ale i tak. Trafia. I to jest... Słabo, co prawda, bo to są tylko 4 damaże. 4. Bez piersa. Bez piersa. Okej. Fileusia, a dałeś mu... Bo teraz się rusza ten... Hammond. Tak. Bo on jeszcze ode mnie kosteczkę czarną dostał. A, sorry. Przepraszam, że dopiero teraz dobra, mówię. Dobra. No, tradycyjnie. Co my tam mamy? Stoisz, tak? Stoję, dostałam jeden punkt damage. No. Czy ty miałaś wcześniej krytyki na sobie? Nie. A zatem to jest krytyk tylko na plus 20. O. Okej. Okay. I też cię bardzo mocno zranił. Aha, okej. Okay. Wasza kolej zatem, drodzy. Ja chcę mieć chociaż w zasadzie nie. Biorąc pod uwagę, że on w pierwszym dostępnym bloku inicjatywy, to Hammond wykonuje również pierwszy ruch w drugiej rundzie. Jego prawo. Jego prawo. Ale teraz strzeli do IG, który znajduje się najbliżej. Skoro musi. Gdzie jest IG? Jego nie widzę. Obok zwłok Milesa. Wtedy masz defensa w rędu. Zero. Ale zdodżuje. W takim razie ja przerzucę. No, za późno. Przerzucę. Oj, dodżujesz. Jeden? Jeden, niech pan doci. Pudło. Spudłował, jego problem. Co robicie? Ja do niego strzelam. Strzelaj. Krótkim to jest czerwona, fioletowa, czarna. Czerwona, fioletowa, czarna. I przyceluję, więc niebieska. Nie trafiam. Ale mogę dać najbliższej osobie z niebieską? Chcesz to skończyć? Znaczy ja bym teraz ruszył się, ale nie będę kończył tego, żebyście się pobawili. Dobra, kończ go już. No dobra. Może IG stoi najbliżej. Albo to IG. No znaczy... dobra, w niego lecę, wpadam, elo. 4 to jest 15 damage. Pierce 2. Mierz na miejscu. Dobra, wiejemy. Tak, nie, jedno. Czekać. Jakieś fajne blastery w ręku. Właśnie ja zabieram ich blastery wszystkie i lecimy. Mnie blastery nie obchodzą, bo oni dostali w to podarunku. Czy on ma kluczyki przy sobie? On chce zabrać tego czerwonego. Ale oni nie zabrali do hangaru przypadkiem wcześniej tego czerwonego? Nie zabrali. No to nie zabieraj, to po prostu podłączymy go pod skupańca i spierdzielimy. A jak na kablę go odpalimy. To w powietrzu zrobić. Trzeba to w powietrzu zrobić. No ja przeszukuję, czy nie ma kluczyku, bo to dla nich podarunek. No ma, oczywiście, że ma. No to ja tam siadam. No to ja zabieram jego ten pistolet i lecimy. Dobra. Blastery zabrać. Słuchajcie, ja wam zaraz wystawię w takim razie blastery Milesa Coltona w formie podbloków. Mhm. Ja tego drugiego na plecy wrzucam i ze sobą na statek. Co będziemy go tutaj przeszukiwać? No spokojnie to zrobimy. To weź obu. To wyrzucimy ich później przez śluzę. No dokładnie. Dobra. Jak się już tak bawimy. To ja pilotuję teraz. Ha, nareszcie! Nie będę się kłócił o miejsce pilota. To jest mój statek, zaklepuję go. Dobra. To wejdź na górę.
Głosowe bez głosu tu. O kurwa. To będzie fatalne. Strasznie rozmazane. Fatalny. Nie, otwórzcie sobie jako oryginał. Otwórz oryginał i cię wyskoczy. Tak, można przybliżyć i to wszystko bardzo ładnie widać. Słaby ten blaster. Jak ten nie pierwszy, chcę... jak dla mnie zajebisty. Co on tu ma? To jest jego jeden, to jest jeden z jego blasterów i drugi też wam wystawiam jako stat block. A co chodzi, że damage 9 plus 2? Czy plus 2 z modyfikacji? Prawdopodobnie, do pierwszego strzału. A ty źle strzelałeś z blastera jego, bo on ma superior, co daje mu advantage. Ale on strzelał z tego akurat, który wkleiłem z offhandu, wiesz? A, dobra. Ten drugi... Jako prime hand miał ten, Geonosian Heavy. A masz statystyki statku? Jeszcze nie, ale będę miał. Ej, ma ten sam build co ja. Dobra, Moki, który chcesz blaster? Ja wezmę drugi, ty weź jeden, ja wezmę drugi. A dobra, może Andzi chce też blaster. A może zróbmy to poza anteniem? Właśnie. No tak, w sumie to poza antenką. Poza antenką. Słuchajcie, podnosicie skubańca, Blin sam podnosi rapier, w locie podczepia rapier pod dok skubańca. I w zasadzie jak tylko opuszczacie atmosferę z Sakibany, szybciutko, kto na pokładzie skubańca liczy nadprzestrzeń? Na co się liczy nadprzestrzeń? Astrogejszy. Ja muszę się wygrzewać, więc nie. No to Moki, na pewno nie. No ja mam dwie zielone, czyste. To nadal więcej niż... Pilot nie może, nie, liczyć. No to w takim razie musisz ty, Denie. No do... Dobra, no dobra, no jako pilot muszę, no dobra. W sensie ja... Masz więcej na astrogation? Moki przejmuje ster, tak, bo jest inteligentniejszy. Okej, okay, przejmuje dobra. Ster, bo jest sama dosyć zręczna, żeby to robić. I Den liczy skok w nadprzestrzeń. Jest to test astrogation na dwie fioletowe kostki. Easy. Ty, a tamta zabraczka z nami poszła? No myślę, tak, że poszła. Tylko nie było jej na parkingu, bo już się schroniła po prostu w paszyn. Myślałem, że o niej zapomnieliśmy. Nie, poszła za. Dobrze. To by było kurwa chamstwo, nie? Zapomnieć o nas. Byłoby słabo. Posłuchajcie, ssaki wany dokąd? Odwieź tą. Odwieź tą jedną najpierw. Mile. Tak, Mile odwieź, od Mili odwieziemy. Okej, okay, czyli w kierunku Tantuin. Lecicie ojczyzny waszego dawnego kompana Ina Kruka. Ina Kruk. Który to była ta żaba, czy... Jezu, ta żaba. Znaczy, nie pamiętam jeszcze nazwy. Ina Kruk był klatunianinem, to był Ina Kruk. Dobra, już mówię. Czyli żaba, no. Żaba. To był żaba nasz... Proelo. Ingu, to był nasz główny gunslinger. Ingu, jeśli tego szukasz, słuchasz, to wybra. Ej, ale fajnie byłoby na przykład, jak polecimy na planetę spotkać Ina Kruka. Tak, ja chciałbym zapytać Kinga, czy on będzie. Albo niech nagra jakieś dialogi. Albo niech nagra chociaż. Słuchajcie, gwiazdy przyjmują postać błękitny smug. Błękitny tunel nadprzestrzenny otwiera się i wy, zrabowani po całości, opuszczacie Saki w wanę, mając na pokładzie Milię Angar, jej droida oraz dwójkę separatystycznych agentów. I dwa trupy. A wzięliście trupy ze sobą? Tak, no, żeby tak. Na spokojnie. No bo tam ci zaczęli odpinać, to po prostu wziąłem pod pachy, żeby nie... To jest kolejna dziwna przypadłość drużyny. Wywalacie, co jakiś czas wywalacie trupy w kosmosie. Zostawiamy ślady za to. Na znak rozpoznawczy. No chyba. Kosmos jest duży. Czy w nas przestrzeni można wyrzucić trupa? Nie sądzę. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dzięki. I mam nadzieję, że ucieczka z wesela wam udała.
No, co prawda Flynn mógł być panem młodym, no ale... Mógł, wtedy wyglądałoby to trochę inaczej. Na pewno nie byłoby sceny za klejami. Cię był wyłgał. Chociaż nie wiadomo. Byłaby scena za klejami, bo wtedy nasza trójka nie miałaby prezentu. Mhm, tylko że wtedy moglibyście mieć to wybaczone z racji bycia załogą pana młodego. Ale wtedy pan młody by nie powiedział, ej, oni nie mają prezentu do winy. No, to prawda. Choć z drugiej strony. Choć właśnie, choć z drugiej strony. 15 punktów doświadczenia. Ktoś się ucieszył. Ktoś się za bardzo ucieszył. Ktoś się bardzo ucieszył i ja bym zakończył tego streama i poszedł zobaczyć, co to było. Ktoś się ucieszył. Popa wszystkim. Dobrze. Pa. Dziękujemy widzom, dziękujemy graczom, dziękujemy patronom. Idę ratować życie rodzinne. Cześć. Cześć.